Proszę Państwa, ostatni panel będący podsumowaniem tego dzisiejszego dość wyczerpującego dnia, zatytułowany jest Blaski i cienie III Rzeczpospolitej. I tak jak mówię, panel podsumowujący ten dzień będzie jednocześnie próbą takiego podsumowania III Rzeczpospolitej, tego, z czym mieliśmy do czynienia w III Rzeczpospolitej. A więc jak widzimy, temat taki najbardziej ogólny spośród tych, które były dzisiaj podejmowane na wcześniejszych naszych tutaj panelach, na wcześniejszych obradach. Musimy pamiętać o tym, że ta III Rzeczpospolita ma już 28 lat, a więc nie jest to okres krótki, choć czasami w prasie czy w styce możemy przeczytać, że ciągle jesteśmy gdzieś tam na początku drogi, ciągle musimy się jeszcze uczyć, ciągle tak naprawdę uczymy się tej demokracji. Przypomnę, że II Rzeczpospolita, która traktowana jest jako cały okres, cała epoka gdzieś tam w dziejach naszego kraju, trwała niespełna 21 lat, a więc już ta III Rzeczpospolita trwa o wiele dłużej. Naszymi gośćmi tutaj będą pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska, która czyni prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, socjolog specjalista w dziedzinie socjologii wsi, socjologii rolnictwa. Pan Bartłomiej Radziejowski, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Konfederacja, publicysta, politolog, współzałożyciel też Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. I pan profesor Jan Sowa z Katedry Antropologii i Literatury. Nieaktualny już, tak? W każdym razie... autor w każdym razie znanych Państwu na pewno książek, takich jak Fantomowe Ciało Króla, czy Inna Rzeczpospolita jest możliwa, żeby nie tylko te ostatnie książki wydane przez Państwa. W takim razie przejdźmy sobie do tematu, który został tutaj przedłożony dyskusji. Jak niemała część z Państwa pamięta zapewne, choć nie wszyscy, w czerwcu 1989 roku aktorka Joanna Szczepkowska ogłosiła koniec komunizmu. Natomiast 29 grudnia tego samego roku, 1989 roku, Sejm Kontraktowy zmienił nazwę państwa z PRL, czyli z Polska Rzeczpospolita Ludowa, na Rzeczpospolita Polska. W ten sposób mamy do czynienia z początkiem III Rzeczpospolitej. Podjęto tutaj dzieło szeroko zakrojonych reform. I najpierw może wyjdźmy sobie od takiego ogólnego pytania, które mogłoby stanowić również takie podsumowanie naszej dyskusji, ale myślę, że będzie to również dobry punkt wyjścia. Pytania dotyczącego, co zdaniem Państwa tutaj stanowi jakiś bezapelacyjny sukces tego okresu III Rzeczpospolitej, tego okresu 28 lat. Co zaś należy uznać za porażkę? Czy są w ogóle takie obszary, czy są w ogóle takie sfery, takie dziedziny, które w tak jednoznaczny sposób możemy ocenić? Bardzo proszę, może pani doktor pozwoliłaby sobie zacząć dyskusję. Państwo pozwolą, to korzystając z tego, że jestem w środowisku lewicy, nie skorzystam z parytetu, nie jest kobieta, zabiera głos pierwsza. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja mam krytyczny stosunek do III Rzeczpospolitej. Wielokrotnie to artykułowałem, natomiast myślę, że zwłaszcza dziś to jest dobre pytanie o sukcesy, bo te sukcesy są i czasem o nich zapominamy. Gdy koncentrujemy się, co jest słuszną skłonnością analityków, intelektualistów, na krytyce. Oczywiście sukcesów jest dużo mniejszych lub większych, jak w każdym długim okresie i w dużym organizmie. Natomiast, żeby jakoś sformatować wypowiedź i dyskusję, to może o trzech najważniejszych powiem. Moim zdaniem to wolność polityczna, wzrost poziomu dobrobytu i instytucji, tak?
wolność polityczna przy wszystkich ułomnościach dominacji lewicowo-liberalnego, wiem, że to lewicowo akurat w tym gronie może być niekoniecznie identyfikowalne jako formacja, z którą się Państwo utożsamiacie. Ale dominacja lewicowo-liberalnych salonów, rozmaite problemy typu prawo prasowe ze stanu wojennego są faktem. Tym niemniej wolność polityczna, w tym wolność słowa, wolność zgromadzeń, jako silna zasada ustrojowa została zafunkcjonowana i została wprowadzona i w praktyce również funkcjonuje. To jest oczywiste. Wzrost poziomu dobrobytu przy wszystkich słabościach, przy problemach nierówności, przy problemach niesprawiedliwości, przy uwłaszczeniu nomenklatury, przy takich zjawiskach jak reprywatyzacja w Warszawie nie tylko. Mamy ogromny problem z elitami i z niesprawiedliwym bogaceniem się iluś ludzi w Polsce, ale jednocześnie nastąpił ogromny wzrost dobrobytu ogółu Polaków. Wzrosła nam liczebność klasy średniej, to warto docenić, myślę, zwłaszcza w kontekście tego, że ostatnie lata na Zachodzie to jest często pauperyzacja klasy średniej, również niższy warstw, spadek dochodów realnych, bądź zatrzymanie się na niskim poziomie, gdy równolegle wilki z Wall Street rozmaite budują nieprawdopodobne fortuny, niekoniecznie produktywną aktywnością. Więc wzrost poziomu dobrobytu ogółu Polaków, w tym zwłaszcza warstw niższych i średnich, to jest coś, co III Rzeczpospolitej zasługuje na obronę i na kontynuację. Pytanie o to, jak o wyczerpanie rezerw, okresu transformacji prostych rezerw i co dalej jest osobnym wątkiem. No i trzecia rzecz to instytucje. One są strasznie ważne i jednocześnie bardzo w Polsce niedoceniane. My bardzo plemiennie myślimy o polityce i życiu publicznym, patrzymy przez pryzmat osób, emocji, osobowości. Mało rozumiemy znaczenie instytucji. One są nieprawdopodobnie ważne, bo one utrwalają nasz zbiorowy wysiłek, nasz zbiorowy dorobek, naszą zbiorową mądrość. Człowiek jest dużo bardziej ulotny co do zasady niż instytucja. Cierpimy na ogromną słabość instytucjonalną, bo tym, jeżeli będzie sekcja poświęcona również wam, chętnie powiem. Natomiast warto odnotować, że jednak pewne instytucje udało się zbudować. Przykłady takich, które są sukcesem, uważam, Najwyższą Izbę Kontroli, czy Instytut Pamięci Narodowej, wiele, wiele innych, ale instytucje też jako pewne zasady ustrojowe, jak trójpodział władzy, jak właśnie wolność słowa wspomniana, generalnie instytucjonalizacja wolności politycznej. Jak przy wszystkich wadach jednak to jest ciekawa rzecz, bo zawsze byłem radykalnym krytykiem sądownictwa polskiego jako bardzo kastowego, samolubnego, niezainteresowanego dobrem wspólnym. Ale to, co zrobił PiS, jednak mi uświadomiło w większym stopniu, że jednak nawet w takim sądownictwie, czy próbuje to robić, bo ostatnio spadła ta ustawa, zobaczymy, jakie będą dalsze losy, ten pakiet ustaw, że jednak ono też do pewnego stopnia, mimo że domaga się radykalnych reform, zasługuje do pewnego stopnia na obronę. To znaczy oczywiście dekorporatyzacja sądownictwa jest czymś niesamowicie ważnym, potrzebnym, trudnym, no ale wylewanie dziecka z kąpielą, takie jak zaproponował rząd obecny, wbrew zresztą pierwotnemu projektowi, który zmierzał do demokratyzacji wyboru tych sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa, wylanie dziecka z kąpielą poprzez podporządkowanie większości parlamentarnej sądownictwa, no to nie jest dobre rozwiązanie, bo oscylujemy między dżumą a cholerą w tym momencie. A więc wzrost poziomu dobrobytu, wolność polityczna, niektóre instytucje, to jest moim zdaniem to trzy najważniejsze jasne punkty życia Rzeczpospolitej. Czy teraz pani doktor już się zgodzi? Tak, tak. Dziękuję. Tak, teraz jest ponownie kolejności. Tak. Bardzo Państwa przepraszam, ale ja pierwsze 40 lat spędziłam w PRL-u i nie mogę mówić o zaletach, wadach, cieniach i blaskach Rzeczypospolitej, zapominając o 40 latach, nawet jeśli będziecie mnie Państwo przekonywać, że tu na okoliczność tej na dyskusji powinna. Nie zapomnę. I to sprawia, że żeby mówić o cieniach i blaskach Rzeczypospolitej dzisiejszej, to ja jednak to zdefiniuję
chociaż nie ukrywam, że jak słuchałam tej dyskusji poprzednio, to przez chwilkę się zastanawiałam, czy nie stworzyć i nie przemilczeć pewnych rzeczy, żeby się Państwu nie narazić, ale doszłam do wniosku, że nie. Zdefiniuję, czym dla mnie był PRL, żebyśmy wiedzieli, do czego odnoszę to, co nazywam blaskami czy sukcesami. No, to była niesuwerenna, niedemokratyczna władza, nie mówię Państwu, system władzy niedemokratyczny, niesuwerenny, który oparty był o jedną partię, jedną ideologię, jedną elitę, która dla zdobycia i utrzymania władzy nad Polakami korzystała z przemocy, zbrodni, ograniczenia praw obywatelskich i wolności. To jest dla mnie punkt odniesienia. Bo oczywiście w różnych momentach tego PRL-u było więcej lub mniej tych praw obywatelskich, ale w każdej chwili, a stan wojenny przeżyłam już, że tak powiem, jako osoba dorosła, wiadomo było, że w obronie tej władzy jednej partii, jednej elity, jednej ideologii, przemoc zawsze w każdym momencie może być użyta i tak odbieraliśmy stan wojenny. Jako komunikat dobrze, solidarność mogliście sobie założyć, ale jak będziecie przesadzać, to wrócimy do starej metody. I to jest dla mnie punkt odniesienia, czyli mówiąc krótko, dla mnie ocena Rzeczypospolitej to jest ocena tego, na ile zbudowaliśmy suwerenne, demokratyczne, szanujące prawa i swobody obywatelskie państwo, a nie władzę, tak? I na ile w tym państwie, to jest dla mnie też bardzo ważne, ci, którzy w danym momencie sprawują władzę, czują się odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów społecznych. Ja bardzo przywiązuję dużą wagę do tego, żeby nie mówić o polityce socjalnej, tylko społecznej, ponieważ w języku polskim, i to widać w sondażach socjologicznych, socjalny znaczy pomagamy słabym, nieudanym, a społeczny to znaczy diagnozujemy problemy społeczne i wprowadzamy takie instrumenty, nie łamiąc praw i swobód obywatelskich i reguł gry, które te problemy społeczne mogą zminimalizować. No i teraz, jeżeli tak opowiadam sobie Rzeczypospolitą, no to nie ukrywam, że jej słabości są dla mnie konsekwencją cienia zapominanych przodków, czyli PRL. Siła tego cienia, który uformował proces transformacji, i tu nie będzie o żadnych resortowych dzieciach, tylko będzie o nawykach, o przyzwyczajeniach, o trudnościach. Ja przypomnę definicję Churchilla demokracji, najgorszy z możliwych systemów, tyle tylko, że nie wymyślilibyśmy lepszego. Tak? I to wydaje mi się, po kobiecemu mówię, że z demokracją jest tak jak z, nie wiem, czy ja to tu mogę powiedzieć, więc ze sprzątaniem mieszkania. Jeśli się ją zaniedbuje i pozwala, żeby przestała działać dobrze, to potem trzeba w mieszkaniu, tak jak przestaje się sprzątać, robić generalny remont i to jest koszmar, tak? W PRL-u to się nazywało kryterium uliczne, to się czasami nazywa protestami, tamtymi, nie daj Boże, z użyciem środków przymusu. No i dlatego odpowiadam na pytanie, te blaski i cienie, to jest to, na ile nam się udało stworzyć takie państwo, które ma być normalnością, bo ja to nazywam normalnością, nawet jeśli nie wszystkim się udaje takie państwo stworzyć. I zaczął Pan od 4 czerwca 1989 roku, więc jak zastanawiałam się nad tym, co jest cieniem, a co jest blaskiem Rzeczypospolitej, tak jak nazwa Panemu, to pomyślałam sobie, że z całą pewnością cienie mają swoje źródła w PRL-u, a blaski Rzeczypospolitej to wyraz niebywałej determinacji obywateli. Obywateli i 4 czerwca, mogę króciutko przypomnieć 4 czerwca, dlaczego uważam, że to było coś fenomenalnego. Znam wyniki sondaży na temat Okrągłego Stołu, dokładnie 25 lat po realizowane przez CEBOS. I to jest bardzo interesujące, jaki mamy do tego stosunek. Znaczy, generalnie to z tego sondażu na temat Okrągłego Stołu wynika. Bardzo sceptyczny krytycyzm, to znaczy
Okrągły stół to porozumienie elit, okrągły stół to po to, żeby można było zachować zasiedla zmienionego systemu, ale równocześnie przekonanie, że trzeba było ten okrągły stół zaakceptować, bo to był początek zmian. Ale wydarzyło się coś niebywałego w wyniku tego okrągłego stołu. I przypomnę 4 czerwca, nie wiem, czy Państwo to pamiętacie w liczbach, ale to naprawdę było fenomenalne zachowanie moich obywateli. Może mówię o tym fenomenie z taką satysfakcją, bo już byłam dorosła i wzięłam udział w tych wyborach. Więc chwaląc obywateli, chwalę też samą siebie, wybaczcie Państwo. Ale to było fenomenalne, ponieważ elity solidarnościowe w 1989 roku z Lechem Wałęsą na czele mówiły, Wałęsa powiedział, że będę oczywiście głosował na Komitet Obywatelskiej Solidarności, ale także na listę krajową. Myśmy mieli wtedy 35% szans na demokrację, ponieważ ja znam wyniki sondaży na temat wiedzy historycznej młodych ludzi, więc tak z niepokojem patrzę po młodych twarzach. Na wszelki wypadek powiem, Senat był normalnie podległ demokratycznym wyborom, natomiast w Sejmie było do zdobycia 161 miejsc. I trzeba było mieć 50% poparcia, żeby zostać posłem. W pierwszej turze, w drugiej turze tego wymogu już nie było. W pierwszej turze wzięło udział ponad 62% naszych rodaków. Czyli jak mówię naszych rodaków, to jesteście Państwo otwarci na mniejszości narodowe, mam nadzieję, że tak. Więc naszych obywateli, o, będzie lepiej, tak, żeby tutaj nie wprowadzać drażliwych tematów. No jest troszkę złośliwa, przepraszam. Otóż 62% naszych obywateli wzięło udział w pierwszej turze. Średnia na listę krajową poparcia była 17%. Średnia poparcia dla Komitetu Obywatelskiego Solidarności było ponad 70%. Na 161 miejsc, 160 dostali solidarnościowi kandydaci, a w Senacie na 192 było z komitetu. Co to było? Aha, i w drugiej turze wzięło udział 25, coś tam, kiedy trzeba było dobrać z partii rządowych do pełnego komitetu w Sejmie. Przecież to był wiek już, Polak, przepraszam, obywateli Rzeczypospolitej, jeszcze nie w Rzeczypospolitej PRL. Nie, nie będę komentować. Drodzy Państwo, Polacy są odpowiedzialni za to Państwo, bo jest ich większość, więc przy całym szacunku dla wszystkich naszych obywateli odpowiedzialność za to, jak ono wygląda, w największym stopniu ponoszą Polacy, więc myślę, że możemy tą kategorią się posługiwać i będziecie Państwo wystarczająco tolerancyjni. Przecież to było genialne wywalenie okrągłego stołu, tak? To był koniec okrągłego stołu. Ponieważ komunikat był taki, że ci, którzy poszli do wyborów w pierwszej turze, powiedzieli, nas interesuje demokracja, nie transformacja niedemokratycznego systemu w niedemokratyczny, z poszerzonym, że tak powiem, składem Sejmu o jakąś tam liczbę opozycjonistów, czyli ludzi Solidarności. Gdyby nie taki wynik wyborów, to myślę, że kadencja prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego trwałaby 4 lata czy tam 5, a Czesław Kiszczak zostałby premierem, ponieważ było to teoretycznie możliwe, że te wybory w pierwszej turze przyniosłyby jednak jakiś minimalny sukces tym, których nazywaliśmy wtedy koalicją partyjno-rządową. Najważniejszym dla mnie komunikatem jest to, że obywatele świadomi tego, a w końcu byli po latach 80., po stanie wojennym, tak, po beznadziei lat 80., która w 87, 6, 7 wydawała się już być jakby nieuchronnie w nieskończoność, nie do zmiany. Wykonali genialną pracę na rzecz demokracji. Owszem, odbudowywaliśmy tą demokrację skomplikowanie, z trudnościami, bo do tego zaliczam nie tylko możliwość zakładania partii politycznych, ale w miarę sensowną scenę polityczną, właśnie taką, w której będzie coś lewicowego, niekomunistycznego i niepostkomunistycznego i myślę, że mam prawo tego oczekiwać i wiem, że wielu moich rodaków też tego oczekuje. Ale to nie jest koniec, to znaczy
teraz już nie będę tego kontynuować. Pan mówił o instytucjach, bo wspomniał Instytut Pamięci Narodowej. Demokracja wymaga także instytucji, które kontrolują elity. Otóż ja uważam, że z wielkim trudem i z wielkim bólem, bo Instytut Pamięci Narodowej zaczął działać tak naprawdę po 2000 roku. Takie instytucje, które z trudem udało się powołać, to jest Instytut Pamięci Narodowej, CBA i tak, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Oraz uważam, że osłabiona, pokieraszowana, ale jednak w miarę działająca Solidarność, czyli Związek Zawodowy. Te trzy instytucje, ich funkcją jest kontrolowanie elit. IBM kontrolował akces opozycjonistów do elit, tak? To znaczy sprawdzał na wiarygodność polityków. CBA wiadomo, zajmuje się tym, żeby elity nie były nadmiernie skorumpowane albo w ogóle najlepiej wcale. No a Związki Zawodowe to jest taki instrument społeczny, który ratuje nas przed komunizmem, czyli to jest jakaś instytucja, która w miarę jest w stanie w cywilizowanym świecie kontrolować dzieci. Dziękujemy. No, troszkę dowiedzieliśmy się na temat sukcesu i na temat blasku, bo na tym, że tym się skupili, może teraz na zasadzie kontrastu ktoś na temat cieni więcej. Bardzo mnie pani wypowiedź zaskoczyła, bo gdyby nie ten IPN, to bym myślał, że pani zdaje czynną kodu, a nie prezydenta RP. Ja mam gigantyczny problem z odpowiedzią na tak postawione pytanie, dlatego że ono zakłada, że podstawowym podmiotem, o którym tutaj mówimy, któremu coś się dzieje, kto jakby jest dobry albo zły, to jest właśnie państwo, ewentualnie naród, jakaś całość, tak? Podczas gdy problem, może to jest kwestia mojej perspektywy jako socjologa, problem moim zdaniem jest taki, że w trzeciej RP mamy grupy, którym się wiodło bardzo dobrze, czyli trzy klasy, inne, którym się wiodło tak sobie i takie, którym się wiodło zdecydowanie źle. I wydaje mi się, że również w odniesieniu do PRL-u możemy pokazać, że były grupy, którym jest lepiej niż w PRL-u. I to jesteśmy my, tak jak tu siedzimy, prawdopodobnie większość z nas. Pod pewnymi względami do tego jeszcze wrócę. A na pewno to są mieszkańcy, dobrze, ogólnie ci, którzy w 89, ci te, którzy, które mieli dostęp do jakichś form kapitału, czyli albo mieli kapitał materialny, uwłaszczyli się, tak jak nomenklatura, na przykład badania Jadwigi Staniszki, która dla mnie jest postacią pod wieloma względami kontrowersyjną, ale jeśli chodzi o jej socjologiczne badania losów prezydentowskich elit, one są bardzo ciekawe, 80% osób zajmujących stanowiska tam od sekretarza zakładowego w górę doskonale przeniosła swoją pozycję elit z jednego systemu do drugiego, to jest fakt socjologiczny, tak? Ale również ci, którzy dysponowali jakimś kapitałem kulturowym dużym, tak? Byli wykształceni, mówili w językach, znali, nie wiem, byli, na przykład jeździli na zachód wcześniej, w związku z czym więcej wiedzieli na temat tego, jak funkcjonuje gospodarka rynkowa, tych, którzy nie mieli takiego przywileju. Oni dość dobrze się odnaleźli. To jest grupa, którą szacowałbym na 20-30% społeczeństwa. Z drugiej strony mamy grupę, tak myślę, około 20% dolną, która pod wieloma względami miała w czasach PRL-u lepiej. Nie mogła się cieszyć wolnością, ale mogła się cieszyć bezpieczeństwem. Teraz wolność to jest taki przywilej, czy taka wartość. Po to, żeby z niej korzystać, to trzeba mieć określone zasoby, tak? Świetnie, że mamy strefę Schengen i możemy wsiąść tutaj w samochód i bez granicy przejechać do Portugalii. Tylko tak, trzeba mieć samochód, trzeba mieć pieniądze na to, żeby to zrobić, tak? Dla kogoś, kogo nie bardzo stać, żeby pojechać do najbliższego miasta powiatowego czy wojewódzkiego, no to wizja taka, że sobie może pojechać do Schengen, jest czysto abstrakcyjna, jakby w ogóle nie... To jest tak jakby dzięki, nie wiem, Maskowi będziemy mogli latać na Marsa. Co z tego, co dla mnie z tego wynika? Nie będziemy stać na to, żeby polecieć na Marsa. Technologie, które już zostaną w ten sposób rozwinięte, prawdopodobnie będę miał mały w tym udział, tak? Teraz pomiędzy mamy bardzo ciekawą grupę. Ja tutaj sceptycznie bym się odniósł do tej diagnozy, że klasa średnia tak wspaniale w trzeciej RP się ma. Zależy, jak to rozumiemy. Teraz, czy klasa średnia to jest niesłychanie kontestowane pojęcie, bo jak definiować klasę i tak dalej. Jeżeli przez klasę, i to mnie troszeczkę zaskoczyło akurat w pana wypowiedzi, jeżeli przez klasę średnią rozumiemy pewien styl życia typowy dla klas średnich społeczeństw zachodnich,
to oczywiście ta grupa się zwiększyła. Tak, ona była zdecydowanie mniejsza na początku trzeciej RP. Teraz mamy więcej takich ludzi, którzy żyją w podobny sposób do klasy średniej na Zachodzie. Jeżeli klasę średnią rozumiemy jako tych, którzy są pośrodku między bogatymi a biednymi, no to dane empiryczne są takie, że wcale się nie powiększyła w trzeciej RP ta grupa. Nawet są też, oczywiście zależy jak ją mierzyć. Nie chcę tutaj wchodzić zbytnio w szczegóły, ale są też takie statystyki, które pokazują, że na przykład w 1990 roku w Polsce było więcej klasy średniej niż w 2010. Więc to nie jest wcale takie oczywiste, że tej klasie średniej się tak świetnie wiedzie. I również, jeśli chodzi o analizę klasową, bo wspomniał Pan o tym pożytku, czy jakby w wspaniałym aspekcie, czy wzrost gospodarczy. Weźmy 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Dane, które przytoczę, pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, żeby ktoś nie myślał, że to jest jakieś lewactwo. W tym czasie około 3-krotnie zwiększyła się grupa osób, które są w najwyższym progu podatkowym, tak? Z 200 do 600 tysięcy. W związku z czym przybyło bogatych. Ale jednocześnie o 500 000 zwiększyła się grupa ludzi, którzy są poniżej ustawowej granicy ubóstwa. Tak? W związku z czym wyraźnie widać, przez cały czas systematycznie Polska nie miała problemu takiego, jakie miały państwa zachodnie, czyli że został po 2008 roku załamał się wzrost gospodarczy. Nie, w Polsce cały czas mieliśmy rok w rok wzrost gospodarczy. I widać po prostu, empiria pokazuje, że jedni mieli w tym udział, a inni nie mieli. Tak. I to pogłębienie się właśnie tych klasowych rozwarstwień i również rozwarstwień kulturowych, jeśli chodzi o kapitał kulturowy, bo o tym trzeba pamiętać, że klasa jakby nie jest zdefiniowana tylko przez to, co się ma w sensie materialnym, również to, co się ma w sensie kulturowym, także podziały się radykalnie pogłębiły w tym okresie. To jest gigantyczna porażka, która też, czy to jest porażka właśnie, w czasach PRL, też trochę pamiętam, jestem w 76 roku urodzony, więc miałem 13 lat, jak ten system padł, ale moi rodzice byli... W wieku mojego syna, ja bardzo przepraszam, ale to jest nieporównywalne. Ale właśnie chcę coś dodać, moi rodzice byli bardzo aktywni politycznie, moi rodzice byli radcą Solidarności, moja mama siedziała przy stoliku wyborczym Komitetu Obywatelskiego Solidarność, pilnując poprawności wyborów, przez te lata 80. w domu mieliśmy tak samą Mikułę i tak dalej, więc jakby w tym sensie mogę powiedzieć, że jakby rozumiałem, byłem zainicjowany jakoś dość wcześnie politycznie. Nie jest dla mnie tak bardzo oczywiste, tak jak dla Pani, to załamanie się, znaczy przepraszam, ten sukces, jaki było odrywanie się od tamtego systemu. Weźmy inne jakby te kwestie tych podziałów, mianowicie pozycję, jakby wyznaczymy genderowo. Prawa reprodukcyjne kobiet w PRL-u ewidentnie były mocniejsze. Jest to, okej, można to doceniać, można tego nie doceniać, ale fakt jest taki, że kobiety w PRL-u miały większą możliwość decydowania o tym, co się dzieje z ich ciałami, niż mają teraz. Więc z tego punktu widzenia kobiety są w sytuacji gorszej. Jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne, dostęp do różnego rodzaju instytucji opieki również był prostszy. Tutaj też trzecia RP się jakoś nie popisała gigantycznie i tak dalej, i tak dalej. Co jakby zasadnicza kwestia i powód, na którego nie chcę w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, jest tak, wydaje mi się, to trzeba jednak różnicować klasowo. Klasowo? Klasowo, tak. Dobrze, no w takim razie może przejdźmy do bardziej szczegółowych kwestii. Pan tutaj nadmienił w swojej wypowiedzi o tym, iż mieliśmy do czynienia ze wzrostem gospodarczym przez cały okres w zasadzie III Rzeczpospolitej. No pamiętać jednak też trzeba o tym, że ten wzrost gospodarczy nie musi automatycznie przekładać się na wzrost dobrobytu społeczeństwa, czy też na przykład na spadek bezrobocia, co też liczne badania pokazują. Zapytajmy może, spróbujmy odpowiedzieć właśnie na pytanie dotyczące tego modelu polskiej transformacji, tego modelu transformacji, który w Polsce został wybrany. I spróbujmy odpowiedzieć na to, czy zdaniem Państwa były jakieś alternatywy dla tego modelu transformacji, która tutaj została wybrana, bo przez całe lata jakby mówiono nam, że ten program, który został u nas wprowadzony, był w zasadzie programem bezalternatywnym. Że to wszystko, co działo się, zwłaszcza u zarania lat 90. u zarania III Rzeczpospolitej, to były jakby takie konieczne koszty tego właśnie programu. Z drugiej strony no, były osoby już na początku lat 90. Były osoby, które rysowały jakby inne wizje tej transformacji, jak profesor Tadeusz Kowalik, jak profesor Witold Trzeciakowski, którzy nie zgadzali się właśnie
z tego typu stanowiskiem o bezalternatywności tej drogi, którą żeśmy wybrali. Czy zdali Państwa, no, były jakieś inne możliwości, były jakieś inne drogi, czy rzeczywiście byliśmy jakby skazani na taki sposób wyjścia z tegoż systemu PRL-owskiego? Jeśli chodzi o pytanie o model, no to moim zdaniem to jest model transformacji pasożytniczo neokolonialny, żeby trochę bardziej uderzyć teraz w krytyczny problem do odmiany. Ale wcześniej było pytanie o zalety, żeby się odpowiedziałem z wypowiedzeniem takich treści, nie wiem, wcześniej duże. Pasożytniczo w tym sensie, że jestem zwolennikiem poglądu, który sam sformułowałem. Coś takiego jak system pasożytniczy, zrobiłem gdzieś taką kichkę intelektualną polegającą na tym, że zaadaptowałem politologiczną teorię z wązu się konceptu predatory state, czyli państwa drapieżczego do polskich realiów, porównując wszystkie parametry i wyszło, że to się zgadza. Tam trochę zmodyfikowałem, zaadaptowałem do polskich realiów. Więc system pasożytniczy to taka sytuacja, w której następuje przekrycenie części lub całości instytucji publicznych przez klasę zainteresowaną głównie osobistym wzbogaceniem. On funkcjonuje w bardzo różnych krajach, od krajów tak, dawnego trzeciego świata, typu Haiti, kraje Ameryki Łacińskiej, wiele krajów afrykańskich, ale też w Europie Środkowej szeroko, a nawet w krajach bogatych, na przykład to, co się dzieje z drzwiami obrotowymi między sektorem finansowym a polityką w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, nie tylko, bo to nosi liczne znamiona właśnie takiego systemu pasożytniczego i zresztą nazywając to państwem drapieżczym, James Galbraith dowodził, że Stany Zjednoczone są dziś takim państwem. A więc tu wchodzą takie rzeczy jak uwłaszczenie nomenklatury, jak bardzo wysoki poziom korupcji, niekoniecznie wychwytywany przez międzynarodowe statystyki. Zgadzam się tu z profesorem Kamińskim, którego autorytet w tej kwestii jest chyba powszechnie uznany, że o korupcji lepiej mówić szerzej, to znaczy mówić o zepsuciu, nie zamykając się na takie zjawiska jak na przykład nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa, w instytucjach publicznych. To jest coś, co w międzynarodowych rankingach dotyczących korupcji nie jest rejestrowane zasadniczo, zgoła wcale. Natomiast jest fundamentalnym aspektem zepsucia polskiego życia publicznego. Neokolonizacja, no to teza profesora Kierzuna, z którą tam się zasadniczo zgadzam, a z pewnymi zastrzeżeniami. Więc no to jest do pewnego stopnia polemiczne z wątkiem suwerenności. Oczywiście suwerenność odzyskaliśmy, to jest wielka wartość, natomiast nie odzyskaliśmy podmiotowości. Zostaliśmy włączeni do świata zachodniego w roli peryferii. Bardzo szybko skolonizowanej kapitałowo poprzez jednostronną politykę otwierania własnego rynku bez symetrycznych ruchów z drugiej strony rynku i rynków poprzez tak zwaną asymetrię racjonalności, jak to profesor Staniszkis mówiła, czyli stosowanie rozwiązań z innej fazy rozwojowej. Jeżeli ktoś dziś się opowiada za wolnymi przepływami finansowymi, no to zwykle po dziesiątkach, jeśli nie setkach lat budowania silnego sektora finansowego u siebie, który dzisiaj może już efektywnie konkurować w międzynarodowej rywalizacji. Jeżeli to samo się mówi krajowi, który dopiero próbuje budować swój system bankowy czy system finansowy, no to to jest oczywiście patent na przechwycenie szybkie przez podmioty zagraniczne, co w Polsce się stało, ale co się ostatnio, zwłaszcza jeśli chodzi o sektor bankowy, cofa i dobrze. A więc model pasożytniczo-neokolonialny jest złym modelem, który marnotrawi ogromną ilość polskich zasobów. Ma zalety, tak? Kolonizacja gospodarcza ma zalety. To jest napływ technologii, to jest napływ lepszych standardów organizacyjnych, to jest napływ kapitału, wiedzy i tak dalej. Natomiast ma ogromną cenę w postaci ogromnej renty neokolonialnej rosnącej w ostatnich latach, a więc legalnego i nielegalnego drenażu Polski z kapitału. W ostatnich latach to już sam legalny drenaż to było około 90 miliardów złotych rocznie, około 5% PKB, ogromna suma.
Oczywiście można się zastanawiać nad alternatywami. Gdybyśmy poszli, bardziej naśladowali Chiny, prawda? Z całym zrozumieniem zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, rozmiaru, specyfiki i tak dalej. Ale można sobie teoretycznie wyobrazić, że taka gra z globalizacją, stopniowe otwieranie się, manipulowanie wartościami przedstawianymi jako uniwersalne przez Zachód dla własnych korzyści, nieoddanie strategicznych sektorów swobodnej konkurencji, w każdym razie nie od razu. No widać, że w Chinach się prawda sprawdziło. No. Myślę, że u nas to by na pewno w tej postaci nie było aplikowalne, ale teoretycznie tak bardziej w ten sposób pomyślana transformacja jest wyobrażalna. Tak? Ona pewnie przyniosłaby mniej spektakularne efekty w krótkim okresie, ale dużo trwalsze i stabilniejsze podstawy rozwoju, zapewne też bardziej zrównoważonego, a propos tego, co pan profesor mówił, długofalowo. Nie dyskutowalibyśmy dziś pewnie tak ostro o wyczerpywaniu się prostych rezerw transformacji. No, polityka, jak pan profesor to wstępnie mówił, to bardzo to mailu do nas, jeśli mogę powiedzieć wam tak więcej, wyprzedaży sreber rodowych, no to jest dobre określenie. Tak? Wyprzedając srebra rodowe, mówiono, że te firmy są nic nie warte, co było nieprawdą. Ileś było oczywiście nic nie wartych, ale było wiele rentownych firm, takich, które rokowały restrukturyzację, które bardzo tanio sprzedawano. Więc no, sprzedając srebra rodowe, można szybko zgromadzić kapitał, to pytanie, co dalej. No, dzisiaj zdaje się, jesteśmy skądinąd, uważam, pogląd premiera Morawieckiego, że wyczerpa zawarty, wyrażony wprost w strategii tak zwanej odpowiedzialnego rozwoju, że już tam się wyczerpały proste rezerwy okresu transformacji za nieprawdziwy, to znaczy ciągle jeszcze z nich korzystamy i ten rząd z nich korzysta, to jeszcze nie ten moment, ale ta perspektywa jest dość nieodległa i jest bardzo ważna. Natomiast to jest dyskusja czysto akademicka moim zdaniem, ponieważ układ sił wtedy był taki, że alternatywa nie mogła się przebić po prostu. Była intelektualna, była dyskusyjna, była gazetowa, tak? A nawet gazetowa, biorąc pod uwagę pozycję niemalże monopolistyczną Gazety Wyborczej w tamtym okresie, to może za dużo powiedziane. Przypomnijmy, że plan Balcerowicza był krytykowany przez takie różne osoby jak Milton Friedman, jak James Galbraith z lewicy z kolei, jak wielu profesorów polskich, Kazimierz Łaski, Janusz Beciński, wielu, wielu innych, Kierzu, już wspomniany profesor Staniszki i tak dalej, i tak dalej. No i Gazeta Wyborcza potrafiła na przykład nie opublikować polemicznego wobec Balcerowicza tekstu Wacława Klausa, przyszłego premiera, prezydenta, ministra Czech, prawda? Osoby znaczącej niewątpliwie już wtedy i rokującej. Nie miał szansy napisać polemiki na Gazety Wyborczej, odrzucono mu ją. I te liczne głosy, które były, naprawdę bardzo różne, lista nazwisk bardzo poważnych ludzi, którzy radykalnie krytykowali tę ścieżkę neokolonialnej prywatyzacji rabunkowej i te strategie walki z inflacją, którą zastosował Leszek Balcerowicz, czy bardziej Leszek Balcerowicz, czy bardziej Jeffrey Sachs, autorem, to w tym momencie zostawmy na marginesie. No, te głosy się nie przebijały, prawda? Ileś one były na dalekich stronach gazet, nie przebijały się do szerokiej opinii, a jeżeli Polacy, nie mający takiego autorytetu jak Friedman czy Galbraith, mówili podobne rzeczy, to byli oszołomami, których się nie zapraszało do dyskusji transmitowanych szerokiemu audytorium. Więc no to pokazuje tak na skórkowo, bo problem jest szerszy, że alternatywa nie było w sensie politycznym. Znaczy układ sił, presja na taką, a nie inną strategię, na taki model transformacji była wszechogarniająca, miażdżąco silna, wypychająca opcje alternatywne na margines debaty, a co dopiero polityki. Jedna odwrotem, jeśli jeszcze można, do pana profesora, no nieporozumienie chyba nastąpiło co do tej klasy średniej. Oczywiście ja się wyraziłem nieprecyzyjnie, bo ma pan rację, że klasę średnią można różnie definiować. Ja miałem na myśli zobiektywizowane rozumienie klasy średniej w klasycznym duchu arystotelesowskim, gdzie klasa średnia.
średnia to nie po prostu statystyczna miara między, gdzieś pomiędzy biednymi a bogatymi, tylko ludzie, którzy mają taką ilość zasobów kapitału, szeroko rozumianego, nie tylko finansowego, ale też kulturowego, który pozwala im być, mówiąc pewnym uproszczeniu, wolnymi ludźmi, albo inaczej, który pozwala się stawiać, tak? Do klasy średniej, żeby należeć do klasy średniej, trzeba mieć życiową możliwość postawienia się. Na przykład bankowy. Możliwość wynegocjowania nie miażdżącego nas i nie przesądzającego marnej przyszłości kredytu, tak? To jest coś charakterystycznego dla klasy średniej. Możliwość powiedzenia nie pracodawcy, który nam składa niemoralne propozycje, to jest przynależność do klasy średniej. Możliwość nieuczestniczenia w potwornych i niszczących praktykach polskiego sektora publicznego, tam gdzie jest on najbardziej klientelistyczny, korumpujący, niszczący ludzką produktywność i wypychający talenty, to jest coś charakterystycznego dla klasy średniej. Tak? Więc to jest, to można po, trochę po marksistowsku, ale Arystoteles mówił już podobnie, ująć tak, że trzeba mieć pewną ilość pieniędzy, żeby coś takiego móc zrobić, prawda? Trzeba mieć na przykład jakieś oszczędności, żeby móc sobie pozwolić przetrwać ostracyzm środowiskowy i rok czy więcej na przykład nie pracować, tylko żyć z tych oszczędności, prawda? Ale też trzeba czegoś więcej, trzeba woli, trzeba pewnego wykształcenia, pewnego stylu życia, więc tak rozumiem klasę średnią, natomiast bardziej socjologicznie patrząc, to myślę, że te takie proste statystyczne podchodzenie jest zupełnie złudne, znaczy ono nam właściwie nic nie mówi, to jest pusta kategoria, tak jakaś bez znaczenia klasowego zupełnie, tak, pomiędzy biednymi, bogatymi, średnio zarabiający. Natomiast no, myślę, że jeżeli zdefiniować to w twardych kategoriach ekonomicznych, no to jeżeli nie mówimy o majątku, tylko o przychodach, no to 5 tysięcy złotych w Warszawie, tak, miesięcznie to jest jakieś minimum, które definiuje klasę średnią. W mniejszych miastach, w dużych miastach powiedzmy, na prowincji to może być gdzieś tam 3-4 tysiące, gdzieś na 3 punktach możliwości. Tak licząc, no to około 5% społeczeństwa w Polsce się łapie do klasy średniej i wzrost jest ewidentny. Ja nie mówiłem o wspaniałości klasy średniej, to nieporozumienie złej woli nie zarzucam, nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że ona urosła. I to jest w tym sensie fakt i to jest siła, bo niezależnie od państwa lewicowych ideałów i sympatii, zachęcam państwa do docenienia faktu, że wszyscy klasycy republikanizmu zwracają uwagę na kluczowe znaczenie klasy średniej dla trwałości republiki. Znowuż już Arystoteles, wielokrotnie potem powtarzany i rozwijany, mówił, że bez silnej klasy średniej państwo grzęźnie w wysoce destrukcyjnych konfliktach biednych z bogatymi, które zresztą w końcowej fazie starożytnych Aten miały dość dramatyczne, przykre skutki. Trochę długo tym razem mówiłem. Dziękuję. Jeśli można, ja nie zmienię klasy społecznej, bo ten język, no jedna, ale będę mówiła o stanach społecznych, czyli o rolnikach, mieszkańcach wsi i nowych gospodarzach dawnych PGR, bo pytana o to... To feudalne. Nie, to Werowska. Nie. No, struktura społeczna, ja jestem też socjologiem, więc oczywiście jest to naturalna, że tak powiem, metoda analizy zróżnicowań społecznych, ale nie chciałam powiedzieć chłopska klasa społeczna, ponieważ tak się składa, że rzeczywiście ten język marksistowski w opisie, nie wiem czy Państwo wiecie, ale dla marksistów chłop był jak worek kartofli, gdzie się postawi, tam stoi, więc to nie była, że tak powiem, szanowana grupa społeczna przez marksistów i miała awansować do roli robotnika rolnego wedle tego, co wymyślono marksizmie-leninizmie. Ale padło pytanie o to, co było dramatycznie trudne. I pozwolę sobie
pozwolę sobie powiedzieć, że ja sama w takim zespole trzyosobowym w połowie lat 90. robiłam badania na tej grupie, która wydzierżawiła po przekształceniach państwowych gospodarstw rolnych te wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. I oczywiście tak, to dokładnie było tak. To była reprezentatywna grupa na wszystkich post-PGR-owskich wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych. 60% dzierżawców tych gospodarstw, bo to była generalnie dzierżawa, to byli dawni dyrektorzy PGR-ów. Oczywiście. Ja to nazywałam wymianą elit. Przed wojną było mniej więcej 10 tysięcy ziemian, którzy mieli majątki ziemskie średnio 300-400 hektarów. Po przekształceniach PGR-ów powstało 6 tysięcy wielkoobszarowych gospodarstw rolnych w rękach dawnych dyrektorów tychże PGR-ów. Średnia powierzchnia była 500 hektarów, więc można powiedzieć, jedna elita zastąpiła drugą, tylko ta pierwsza, dlatego mówię o cieniach PRL-u, że tak powiem, żywcem przeniosła się, ale jestem socjologiem i nie będę mówiła językiem ideologii i potępienia, dlatego że początek tego problemu, większość państwowych gospodarstw rolnych powstała na ziemiach, jak ja je nazywam, poligracyjnych, tak? I teraz mamy sytuację, w których do PGR-ów się dopłaca kolosalne pieniądze z budżetu państwa, tak było, tak, znaczy PGR-y były ideologicznie dotowane, ponieważ ideologicznie były słuszne w czasach PRL-u, więc one są przekształcane i mamy z tych wielkoobszarowych gospodarstw zrobić towarowe, dobre gospodarstwa rolne. Rolnicy z Podkarpackiego, z Lubelskiego, Świętokrzyskiego, tam gdzie są małe gospodarstwa, przecież bycie rolnikiem to jest coś więcej niż prowadzenie gospodarstwa. To jest gwara, tradycja, zakorzenienie, tożsamość. Nie ruszyli do przetargu o kilkuset hektarowe gospodarstwa w zachodniopomorskim, ponieważ tam PRL nie osadził ludzi na prywatnej własności. A w każdym razie, jeśli mówię o rolnikach, jeśli osadził, to znikową część. Czyli co można było zrobić? To była grupa po studiach, bo to byli ludzie po rolniczych studiach i przejęli te gospodarstwa. Jaka była cena? Oczywiście poszli natychmiast w stronę racjonalizacji zatrudnienia. 643 tysiące straciło pracę. Znaczy bezrobocie po przekształceniach PGR-owskich to było 640 tysięcy ludzi bez pracy w miejscach, w których nie było żadnej innej pracy, bo tam był tylko PGR. I bez własnej ziemi, ponieważ robotnicy rolni w PGR-ach nie mieli 5 hektarów, tak? Jeśli mieli, to pod domem działkę, że tak powiem, na owoce i warzywa. I co więcej, Rzeczpospolita Polska nie dała im zasiłków dla bezrobotnych. Ale to nie był jedyny element dramatycznego doświadczenia, że tak powiem, procesu transformacji przez rolników i mieszkańców wsi, ponieważ upadające wielkie budowy socjalizmu, nazwijmy to tak, czyli wielkoprzemysłowe zakłady w latach 90. zwalniając ludzi, dwuzawodowców, zwrócili wsi. W gospodarstwach rolnych w tym czasie przybyło ponad 600 tysięcy ludzi. Czyli u startu III Rzeczpospolitej, w sytuacji, w której mieliśmy tak rozdrobnione i niedochodowe rolnictwo, do tego rolnictwa z przemysłu na początku lat 90. wróciło ponad 600 tysięcy ludzi, tak? Proszę sobie wyobrazić, jakie musiały być niedochodowe te gospodarstwa, które musi... Znaczy, rolnictwo pełni taką funkcję, tak? Jest absorpcją ukrytego bezrobocia. To ukryte bezrobocie było w zakładach przemysłowych, ideologicznie podtrzymywanych w nadmiernym zatrudnieniu w czasach PRL-u. W momencie, kiedy dostosowywali się do racjonalizacji takiej rynkowej, nie? Czy nam się podoba, czy nie, no jednak gospodarka rynkowa w sposób naturalny lepiej reguluje. Z tego nie wynika, że państwo nie prowadzi polityki gospodarczej, żeby było jasne, bo bardzo mi daleko do przekonania, że wolny rynek załatwia wszystkie problemy. To jest taka sama dzieciniada, jak to, żeby dookreślać światowość, ale dobrze, to tak już pani myśli. Otóż to ukryte bezrobocie w przemyśle PRL-owskim, dlatego nazywam to cienie PRL-owskie, tak? Bo dotykamy materii. PRL stworzył PGR-y, lansował spółdzielnie produkcyjne i lansował państwowe gospodarstwa rolne. Słowów chciał zrobić robotników rolnych. No więc mieliśmy problem z
co z nimi zrobić. Było ukryte bezrobocie w przemyśle, zostało przesunięte do rolnictwa na początku lat 90. i sytuacja rzeczywiście dochodowości w gospodarstwach rolnych była fatalna. Ale to są cienie. A teraz ja pozwolę sobie powiedzieć o... No dobrze, zaryzykuję. O czymś, co było dla polskiej wsi, dla polskich rolników nieprawdopodobnie korzystnym rozwiązaniem. Wejście w obszar wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. I wzięłam cytaty, ponieważ po raz drugi totalne zlekceważenie interesów rolników miało miejsce wtedy, kiedy negocjowaliśmy warunki akcesji. Państwo pewnie tego w szczegółach nie wiecie, bo to jest tylko wieści rolnictwo, co prawda 40% obywateli, 1 300 000 gospodarstw, ale kto by się tam przejmował. Otóż jak negocjowaliśmy wejście do Unii Europejskiej, to Unia Europejska powiedziała, polscy rolnicy płatności bezpośrednich nie dostaną. Na to, znaczy wejście do Unii Europejskiej i negocjacje warunków, oczywiście PSL, ale nie tylko, rolnicy domagali się, żeby w ten obszar wejść także z płatnościami. Dwa cytaty. Może trzy. Jednego zdania nauczyłam się na pamięć. Wyszedł Balcerowicz w 1999 roku, czyli jako wicepremier, profesor ekonomii, napisał Rzeczpospolitej taki artykuł o bezsensie wspólnej polityki rolnej. Do dzisiaj jestem rozbawiona, jak sobie przypominam, że próbował udowodnić, że w XIX wieku nie było żadnej polityki rolnej i rolnictwo świetnie się miało. W XIX wieku naprawdę. W XIX wieku było powstanie styczniowe, czyli jeszcze przypominam pańszczyzna, tak? Co to jest? To jest polityka rolna, taka siła robocza w rolnictwie. A w Stanach Zjednoczonych wojna secesyjna i niewolnictwo, czyli co? Tania siła robocza w rolnictwie, bo między innymi ten konflikt dotyczył tego. Ja wiem, że to byli czarni robotnicy, ale to była tania, darmowa siła robocza w rolnictwie. Ale dobrze. I tam napisał takie zdanie. Płatności bezpośrednie dla polskich rolników. No dzisiaj mnie to śmieszy, wtedy nie śmieszyło. Będą ich pyrrusowym zwycięstwem i klęską dla kraju. Ale do Leszka Balcerowicza dodam panią Krystynę Koftę. Bo debata w czasie negocjacji polegała między innymi na tym, że bardzo się denerwowało, że z powodu rolników możemy nie wejść do Unii Europejskiej, bo oni się budują, że mają być płatności, a Unia tych płatności nie chce dać. Krystyna Kowska. Żeby nie była źle zrozumiana, a chłopu nie zazdroszczę, nie sobie przebije 7 tysięcy rocznie, co mu z nieba spadło jak manna, ale dlaczego inteligent nie dostanie nic? Bo jest jednym z najbardziej pomiadanych bytów w Polsce. 2003 rok przed. No teraz będzie Bronisław Łagowski, bardzo przepraszam, ale taki był dom wtedy w Rosji. Gdyby na polskiej wsi zachowała się jakaś tradycja, jakiś obyczaj zasługujący na kultywowanie, gdyby istniały jakieś formy życia warte ochrony, przeniesienie polityki, wspólnej polityki rolnej do naszego kraju byłoby wprawdzie taką samą niedorzecznością jak na Zachodzie, ale miałoby także takie samo jak tam uzasadnienie socjalne. Tymczasem polska wieś nie jest taka biedna, jak się o niej pisze, nie reprezentuje niczego wartościowego pod względem obyczaju, kultury czy moralności. Przeciwnie, jest widownią moralnego rozkładu i nurtem proletaryzacji. W takiej atmosferze prasowej, ja sobie wtedy robiłam ciągi i mam takich cytatów całą masę. W takiej atmosferze debaty publicznej negocjowaliśmy wejście do Unii Europejskiej. I teraz znowu powiem, tak? Jeszcze jedno, przepraszam. Ja jestem ja pana bardzo przepraszam, ale jeśli pan... Nie, chwileczkę. Weszliśmy do Unii, dostaliśmy 35% płatności i chłop z Zaniku, polityka, pisze panu redaktoru Łazarewicz. O moją odpowiedzią na pana pytanie jest zestaw cytatów z 2008 roku, czyli już weszliśmy do Unii i są płatności. I co pan redaktor Łazarewicz pisze? Chłopi to klasa ludzi zbędnych. No tu jest klasa, to powinno być. 4 miliony zbędnych chłopów. Quasi chłopiec z wielkim amucowym. Chłopi jako balans. To są
znaczy fragmenty tego artykułu. Chłopi jako tykająca bomba społeczna. Chłopi muszą zniknąć w sensie socjologicznym, to przestanie istnieć. Chłop to facet w gumowicach stojący pod sterem lesu. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jak ten język pogardy i takiego lekceważenia trenowany najwyraźniej na rolnikach, chłopach i mieszkańcach wsi w tamtych czasach. 2008, czyli już jesteśmy w Unii Europejskiej, a polski inteligent nie może przewoleć, że chłop dostaje płatności, więc cały czas ma o to do niego pretensji. To teraz wracając do konkretów. Zwracam Państwu uwagę, że to było tak. 2001 powstaje Samoobrona, pojawia się Andrzej Weber, który dokładnie tym samym językiem odpowiada Krystynie Kopcie i tym wszystkim, którzy mówią, że chłop wchodząc do, polski rolnik wchodząc do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej nie powinien dostać płatności bezpośrednich. Mówi językiem, młodzi może nie pamiętają, ale nazwisko Andrzeja Webera mam nadzieję jest skojarzone z taką bezpośrednią formą oceniania rzeczywistości, nazwijmy to tak, ludzi. W 2001 roku Samoobrona dostaje ponad 10% wyborów. PZR dostaje 8 z czymś. I nagle pada strach na PZR, że Samoobrona odbierze wiejski elektorat. I zaczyna się negocjowanie na serio dzięki temu reperowi. Tak? A kto stoi za reperem? Paradoks transformacji. Tak się złożyło, że ja wtedy jeździłam na spotkania izb rolniczych, a jako jeszcze nie telewizyjna, prawda, osoba. Czyli dzięki Bogu prywatnie mogłam sobie chodzić jak socjolog i słuchać o czym ludzie rozmawiają. To byłam uczestnikiem takich rozmów, w których w różnych regionach Polski nowi gospodarze dawnych PGR-ów, czyli inżynierowie rolnictwa, dzierżawcy kilkuset hektarowych gospodarstw, umawiali się z biednymi rolnikami, że im da z postacią sprzęt, oni wyjadą na ulicę i będą robić blokady, walcząc o interesy rolników i chłopów. Czyli dlaczego? Dlatego, że ci z wielkoobszarowych gospodarstw, ci inżynierowie rolnictwa, którzy w 60% przyjęli te gospodarstwa, dokładnie wiedzieli, że polskie rolnictwo bez płatności w Unii Europejskiej nie wytrzyma konkurencji. Wiedząc, mając za sobą te hektary, mając sprzęt, mając kapitał ludzki, kapitał społeczny, pewną samoorganizację, troszeczkę przy pomocy służb specjalnych wzmacniali Samoobronę, czyli wywierali wpływ w gruncie rzeczy w dobrej sprawie. Ja takich rozmów na posiedzeniach izb rolniczych wysłuchałam kilku i dlatego jako obserwator uczestniczący nie mam możliwości, żeby tak było. Ale najważniejszym problemem były wyniki sondaży. Okazywało się wtedy, że wieśni rolnicy, jeśli nie będzie, znaczy pytani o to, czy będą w referendum akcesyjnym głosować za czy przeciwko wejściu do Unii Europejskiej, były takie regiony w Polsce, które w większości na wsi mówiły nie. I to był powód, dla którego wywalczono te 35%. I teraz kilka konkretów. To były cienie, tak? Potworne bezrobocie, renta transformacji, czyli ludzie z PGR-ów, dyrekcja PGR-ów przejmuje wielkoobszarowe gospodarstwa i tak dalej. Ale jaki jest efekt końcowy naszej obecności, wynegocjowanych płatności i pełnego wejścia? Było tylko 35% i co roku 5. Dzisiaj już jest 100%. Ja wiem, mówienie o wsi to jest po prostu nie do wysłuchania, ale jak ja mówię, to są konkrety, bo to jest taki obszar, w którym te konkrety są ważne. Otóż między 45 rokiem, Pan mówił o reformie roli, między 45 rokiem a 89 średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce wzrosła od 5 do 7. Po wejściu do Unii Europejskiej w ciągu 10 lat od 7 do 10. To może nie jest dużo, ale jest to znacznie więcej niż kilkadziesiąt lat PRL. Polskie rolnictwo się fenomenalnie, że tak powiem, zmodernizowało. Nie w tym sensie, że GMO i wielka chemizacja, tylko w tym sensie, że daje bardzo dobrą jakościowo żywność i że mamy nadwyżkę eksportu nad importem, ale co najważniejsze, kiedy był ten jazgot, żeby płatności bezpośrednie nie trafiły do polskich rolników, to wskaźnik subsydiowania producenta, sam widzę Państwa na śmierć, trudno, który średnio w Unii, co to jest ten wskaźnik? On mówi, jaki procent dochodu jest z dotacji, tak? Znaczy jak dalece państwo wspiera dochody rolników.
Unii Europejskiej on wynosił w 2001 roku, czyli jak negocjowaliśmy warunki akcesji, 35%, w Polsce 10%, czyli ponad 3 razy mniej dochody rolnicze były wynikiem tego subsydiowania, a już był KRUS, to tak na wszelki wypadek, bo na nim się często... No dobrze. Natomiast na przykład Norwegia dotuje ten wskaźnik subsydiowania producenta, to jest 70%, Szwajcaria też 70%, a nie należą do Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że cywilizowane kraje wiedzą, że lepiej jest dotować dochody rolnicze, dzięki czemu żywność się stawia. I ten obszar biedy i nędzy, który bardzo dostrzega dzisiaj w naszej strukturze społecznej, nie jest dotknięty wysokimi cenami żywności. To jest taki konkretny przykład tego, jak cienie, błędy, ślady PRL-u można było, nie ukrywam, że dzięki wejściu do Unii Europejskiej, bo jestem absolutnie przekonana, że polskie elity nie dałyby polityki rolnej polskim chłopom żadne elity, lewicowe, prawicowe, liberalne, socjalistyczne, jakiekolwiek. Właśnie te cytaty były po to. Ale dzięki wejściu do Unii Europejskiej, tak, nauczyliśmy się polityki spójności, solidarności i wspólnej polityki rolnej. Dziękuję. Ciekawe, że pojawił się ten wątek peryferyjnej pozycji III Rzeczpospolitej, bo tu jednak, co by nie mówić, no trudno to zwalać na PRL. Peryferyjna pozycja polskiej gospodarki to już jest jakaś nasza tradycja, można powiedzieć, bo ona sięga przynajmniej pięciu wieków. A PRL akurat był próbą wyrwania się z tego, jakby na to nie patrzeć, więc jakiś tego pozytyw. Ale nieważne, nie o tym chciałem mówić, raczej chciałem raczej odpowiedzieć na pytanie, które zostało zadane, czyli o alternatywy, które były w 1989 roku. Otóż one były, zdecydowanie. Tadeusz Kowali, postać nieodżerowana, moim zdaniem, naprawdę bardzo szkoda, że go nie ma teraz z nami tutaj. On się tym zajmował, mówił o tym wielokrotnie, publicznie pisał. To mniej więcej jego narracji, nie ona się wydaje wiarygodna. Było tak, że na stole były trzy opcje. Tak ją wybrano, czyli to była najbardziej radykalnie rynkowa i taka bezwzględna. Również opcja, która stawiała na gospodarkę rynkową, prywatną, kapitalizm, ale jednak bardziej socjaldemokratyczny, czyli taki model skandynawski, oraz radykalnie, można powiedzieć, postępowa, lewicowa, czy jakaś alternatywna droga, czyli nie budujemy ani kapitalizmu, ani nie kontynuujemy tak zwanego komunizmu, tylko szukamy jakiegoś innego modelu, na przykład poprzez przywrócenie programu pierwszej solidarności, samorządy Rzeczpospolitej itd. itd. Zdaniem Kowalika sytuacja była taka, że instytucje międzynarodowe, finansowe, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy bardzo nie chciały, żeby doszło do realizacji tej postępowo-lewicowo-krytycznej alternatywy i sformułowały poprzez Jeffrey'a Sachsa i Davida Liptona, bo to tak naprawdę był plan Sachsa-Liptona, tak bardzo ja nie miał tutaj specjalnie dużo do powiedzenia. Słyszałem Waldemara Kuczyńskiego, który mówił, że to był jego plan, że on to wymyślił i tylko znalazł Balcerowicza, żeby Balcerowicz to wprowadził w życie. I powiedział Mazowieckiemu, słuchaj, to jest taki chłopak inteligentny, on ci to dobrze zrobi, ale że to był pomysł właśnie Kuczyńskiego. Więc jakby nieważne, jeżeli popatrzymy na zawartość, to jest doktryna szoku, to jest coś, co Sach wcześniej testował w Boliwii i tak dalej, i tak dalej. Więc to zostało, Kowalik twierdzi, że to zostało sformułowane po to, żeby utrącić tę taką bardzo lewicową, postępową alternatywę i wylądować prawdopodobnie w tym modelu takim pośrednim. I ku zaskoczeniu przedstawicieli tych międzynarodowych instytucji finansowych, Polacy, w tym również radykalni lewicowcy kiedyś, tacy jak Kuroń, entuzjastycznie poparli ten najbardziej radykalny wariant. Więc można było naprawdę inaczej. Z PGA-ami też można było troszeczkę coś innego zrobić, bo przecież rolnictwo w Unii Europejskiej Zachodniej, ten model przemysłowy, to jest właśnie rolnictwo wielkoobszarowe, można było, nie wiem. Zresztą małe przykłady, Państwo na pewno znacie, PGR, które zostały rozwiązane, zostały przejęte, jakby zmodernizowane, gdzie traktory jeżdżą same przez GPS prowadzone i tak dalej. Świetne, one się odnalazły w rzeczywistości rynkowej, więc tutaj nie było żadnego takiego determinizmu czy konieczności. Raczej to była kwestia ideologiczna, wiecie, PGR się kojarzy z kołchozami, ze Stalinem, z Rosją, z Sowietami, antypolskie, więc je rozwalamy.
Natomiast ciekawsza wydaje mi się jeszcze jedna rzecz tutaj, bo Piotr Ikonowicz powiedział bardzo ciekawą, istotną rzecz, mianowicie, że nasz problem polega na tym, że klasy pracujące są podmiotem lirycznym, a nie podmiotem faktycznym działania politycznego. I to trochę jest powód, dla którego nie doszło do bardziej progresywnej, nie wygrała bardziej progresywna opcja w 1989 roku, mianowicie stan wojenny zniszczył Solidarność jako faktyczny podmiot społeczny, który mógł wprowadzić, właśnie nie podmiot liryczny, tylko gigantyczny, bardzo dużej sprawności podmiot faktycznie polityczny i działania społecznego, pragmatyki pewnej społecznej, który mógłby być właśnie podmiotem wprowadzającym jakieś inne rozwiązanie. My myślimy o 1989 roku jako o przełomie i to rzeczywiście był przełom symboliczny. Natomiast, nie wiem, na przykład socjolog i działacz społeczny z Poznania Jarek Urbański bardzo dużo poświęcił uwagi temu, żeby pokazać, przełom gospodarczy dokonał się gdzieś w połowie lat 80. Tak? To, co było przedstawiane jako pierwszy i drugi etap reformy gospodarczej, czyli pierwszy w stanie wojennym, drugi potem tam rządy Messnera, Jakowskiego i tak dalej. Kluczowe reformy, uwolnienie cen, zmiana prawa handlowego, które umożliwia otworzenie podmiotów prywatnych, obrót walutą, wejście do międzynarodowych instytucji finansowych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zrobiły ostatnie rządy PZPR-u i również dlatego tak wyglądała ta transformacja, że w PZPR-ze właściwie nie było już żadnych ideowych socjalistów czy komunistów, byli tylko i wyłącznie rynkowi pragmatycy. Leszek Balcerowicz pracował w latach 70. 80. w Instytucie Problemów Marksizmu-Leninizmu, więc to mniej więcej tak wyglądało. I ta transformacja właśnie, że ją rozumiemy bardziej jako zmianę nie symboliczną, ustrojową, tylko jako zmianę pewnej pragmatyki społecznej i też norm wartości, które za tym stoją, to ona się dokonała już w połowie lat 80. zrobił to PZPR. Ona była możliwa dlatego, że stan wojenny zniszczył podmiot, który był rzeczywiście podmiotem rewolucyjnym, który mógł coś innego zrobić, czyli Solidarność. Więc w tym sensie Jaruzelski przygotował drogę dla Balcerowicza, tak to mniej więcej wyglądało. Ja przepraszam, ale ja muszę odwrócić. Tak, ustawy Wilczka, których do dzisiaj się mówi, że były najbardziej otwierające przedsiębiorczość, to jest rzeczywiście 87 rok. Ale opowiadać to w takiej narracji, w której to były reformy z myślą o tym, że gospodarka rynkowa wkracza do PRL-u, to jest uprawniona narracja, ale proszę, żeby zderzyła się z moją narracją. To było przygotowanie procesu uwłaszczenia nomenklatury na własności. Ponieważ przed 80, to jest kolosalna różnica, czy się robiło przeczyt, czy się, no oczywiście, że przed. Ja bardzo przepraszam, ale taki wariat, w którym sukces chiński ma być wzorcowy dla III Rzeczpospolitej, ma pan prawo do takiego poglądu? Mnie się wydaje, znaczy bardzo bym nie chciała, ale ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie był gest Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej PRL-u względem gospodarki rynkowej dla polskiego społeczeństwa, tylko był to bardzo racjonalny, naturalny dla każdej elity, która nie chce stracić władzy, sposób na to, żeby przy tej władzy się osadzić w oparciu o własność. I przed okrągłym stołem, bo to dawało im rzeczywiście szansę na wcześniejsze uwłaszczenie. Przepraszam, ale to była. Ale co za różnica, czy kapitalistami są przedstawiciele nomenklatury, czy kościoła, czy coś? No kapitalista to kapitalista. To był nie sukces. Nie chodzi o sukces chiński, chodzi o model chiński, oryginalnie wymyślony przez Deng Xiaopinga, czyli przeprowadzamy reformy gospodarcze, ale nie reformy polityczne, w związku z czym dawna klasa polityczna uwłaszcza się w pewnym sensie jako klasa takich, ale zresztą rządy korporacji są do tego bardzo podobne, też mamy grupę stosunkowo niewielkiej nomenklatury, która tworzona jest, naznaczona przez prywatne podmioty, która de facto, no... Gospodarka rynkowa, stało... w której ludzie siedzą w więzieniach w 80 roku, nie może być gospodarką rynkową kapitalistyczną wtedy, kiedy daje przywileje elicie władzy, która wtedy jest... Ale Stany Zjednoczone mają największy na świecie odsetek populacji siedzących w więzieniach, też są przywileje elity, jest to kapitalizm, to w ogóle jakby nie, jedno nie przeczy drugiemu w żaden sposób. To nie było w interesie społeczeństwa, to było w ich interesie, ale korporacja też nie rządzą w interesie społeczeństwa, tylko swoim własnym, nie ma żadnego problemu. Pomysł był taki, żeby przeprowadzić reformy zgodnie z modelem chińskim, tyle tylko, że on się nie udał, to znaczy społeczeństwo nie zgodziło się na same reformy gospodarcze bez reform politycznych. Natomiast
I z tego powodu doszło do kompromisu, który się nazywał okrągłym stołem, czyli po tam 4-5 latach, już nie chcę, jakby teraz mówiłem, nawet na Wikipedii jest to opisane, jakie były reformy pierwszego i drugiego, pierwszy i drugi etap reformy gospodarczej. I to dokładnie były reformy uwłaszczeniowe, kapitalistyczne, które miały prowadzić gospodarkę rynkową. Tylko, że po 4-5 latach okazało się, że po pierwsze odpowiedzialność, ten to też okrągły stół pozwolił rozłożyć odpowiedzialność, tak? Powiedzieć, to nie my partia to robimy, tylko proszę bardzo teraz walczyć z przedstawicielem społeczeństwa obywatelskiego, czy jakiegoś ogólnej mądrości i tak dalej. To, w związku z czym jakby odpowiedzialność spada też z tych elit partyjnych, a poza tym i też znowu jak wracam do Stanisław, oni sobie zapewnili jednak bardzo dobrą translację swojej pozycji, to była część porozumień okrągłego stołu, mianowicie, że elity tamtego systemu stają się elitami również nowego systemu, to transformacja im umożliwiła. To, czy to by się dokonywało w intencji, w interesie społeczeństwa, czy nie, nie widzę jakby tutaj zasadności, też tego nie chwalę, tylko to po prostu opisuje. No, model chiński, absolutnie nie jestem jego fanem, natomiast jeżeli chodzi o urynkowienie gospodarki, wprowadzenie Chin w orbitę gospodarki kapitalistycznej, no to dopiero Deng Xiaoping zrobił z Chin rzeczywiście państwo globalnego proletariatu. I to się stało, to działa i tak dalej. Nie mam nic o dobre, natomiast no, działa, to jest możliwe. Ja przepraszam, ale to jednak powtórzę. To nie było po to, żeby wprowadzić gospodarkę rynkową, bo ani demokracji, ani wolnego rynku okrągły stół nie dał, dał 35%. To było zastąpienie ideologii własnością. Czyli przedłużamy naszą władzę nad polskim społeczeństwem. Nie oczekuję, że pan przyjmie moją wersję, ale proszę nie oczekiwać, że ja przyjmę, niezależnie od tego, ile Chińczyków będzie popierało tą koncepcję. Ja też pozwolę sobie dorzucić swoje 3 grosze do tej ciekawej, coraz gorącej dyskusji. Generalnie z profesorem Sądą się zgadzam, że jedno drugiego nie wyklucza, pani doktor. No, chodziło oczywiście o uproszczenie nomenklatury, a jednocześnie chodziło o szeroką gospodarkę rynkową. Przecież proces uzależniania par młodych technokratów z PZPR-u od Zachodu trwał od wielu lat. Stypendia Fulbrighta, na które jeździli tacy ludzie, tak, ale też Aleksander Kwaśniewski, Józef Oleksy i inni, całe rzesze młodych, zdolnych, światłych PZPR-owców jeździły sobie na stypendia Fulbrighta, nie byli z dzisiejszymi, które są kieszonkowym dla niektórych zdolnych naukowców. Wtedy po stypendium Fulbrighta można było wrócić i zbudować sobie z odłożonych pieniędzy, pomijając utrzymanie w Stanach Zjednoczonych, dom w Warszawie, tak? No to stworzono nową elitę, która miała legitymację w tamtych czasach, przecież wykształcenie w Stanach Zjednoczonych, to kapitał kulturowy zupełnie deklasujący konkurencję, prawda? No ci ludzie występowali z pozycji niezastąpionych fachowców, światłych elit i tak dalej. Więc jedno drugiego nie wyklucza, ale jednocześnie chciałem się mocno nie zgodzić z profesorem w sprawie zamazania różnic między kapitalistami. No jednak jest zasadnicza różnica, czy kapitalistą zostaje na mocy głoszonej właśnie rewolucji symbolicznej ten, kto się ciężką pracą dorabia, czy ten, kto ma znajomego w banku i dostaje kredyt dlatego, że ma kontakty, że ma kapitał kulturowy i że ma sieć nieformalnych powiązań rodem z partii komunistycznej, tak? No to jest jednak zasadnicza różnica i to jest różnica sprawiedliwości. Ale w kapitalizmie kapitalistami w większości zostają osoby, które dziedziczą ten kapitał w wcześniejszych swoich pokoleniach. W związku z czym ta wizja, że ktoś zostaje kapitalistą przez to, że ciężko pracuje i oszczędza, to jest jakaś bajka na dzieci. To ale się właśnie. To jest rodzaj nomenklatury, to jest nomenklatura klasowa, a nie państwowa, która ma inne po prostu narzędzia reprodukcji siebie samej niż kontrola bezpośrednia nad aparatem państwowym. Chociaż jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w tym momencie, że drapieżny kapitalista jest jednocześnie prezydentem tego kraju, no to zlanie się też tych dwóch grup tutaj jest no, zasadnicze. Nie pomagajmy z jednej strony w marksizm. Tak, czułem, że będzie trudno. Ja sobie to oczywiście. Nie no, ja o Marksie, że była jakość, podzielam swoje Marksa pogląd Schumpetera, który się nie zgadzał z pozycji takich, że to geniusz, wybitny ekonomista, socjolog, niezastąpiony, który przemodelował światową debatę i z tych pozycji Schumpeter rozbijał jego kolejne tezy. Tak?
Więc ja Maxa traktuję z wielkim szacunkiem. Też można do tego porozumieć. Oczywiście, że można. Tak dalej. Oczywiście, że można, ale nie robię akademickiej dyskusji. Chciałem się odnieść do tego, co pan przed chwilą powiedział. Oczywiście kapitalizm jest niesprawiedliwy. Oczywiście elity się reprodukują. Ale proszę mi pokazać sprawiedliwy system, tak, dystrybucji bogactwa. No jako żywo kapitalizm przy wszystkich wadach jest najefektywniejszym sposobem akumulacji bogactwa, czyszczenia jak najszerszym, a jednocześnie, słucham? Też na przykład niszczenia planety, najbardziej skuteczne. Oczywiście. Niszczenie środowiska naturalnego w historii. No, ale ja tu nie uprawiam żadnego korwinizmu, no pan jest cały czas suporem maniaka, próbuje zredukować, jakieś redukcje nad korwiną zastosować. Zgadzam się z krytycznymi uwagami względem kapitalizmu, jednocześnie w go bronię jako najefektywniejszego sposobu rozwoju szerokich rzesz ludności, w tym warstw niższych, mimo wszystkich problemów z reprodukcją elit, z wykluczeniem, z nierównościami. Kapitalizm daje też szanse znacznie większe niż socjalizm węski superelowskiej zwykłym ludziom poprzez zwykłą ciężką pracę się wzbogacić. Nie wszystkim, nie należycie, pewna zgoda, ale jednak daje. To tyle chyba. Ja przepraszam, ale ja chciałam zapytać pytanie, czy ma pan świadomość, że Karl Marx to jest pomysł tarczy na to, że kapitał nie ma narodowości, czyli w gruncie rzeczy podstawa liberalizmu, proletariusz zresztą też. Czyli jakby to powiedzieć, wszystkie te pasożytniczo-kolonialne mechanizmy, które zadziałały, są dokładną realizacją fundamentalnej zasady, którą wprowadzi do analizy ekonomicznej Karl Marx. Pasożytniczo-kolonialne mechanizmy są kwestią relacji centrum, czy też rdzenia i peryferii, tak? I zresztą, jeżeli popatrzymy, Giovanni Arrighi napisał świetną książkę na ten temat, The Long 20th Century, on pokazuje, jak ten kapitał przepływał od końca średniowiecza, okresu wczesno-nowoczesnego do współczesności, jak przepływał z jednego obszaru hegemonicznego, najpierw to było północ Włochów, z Hiszpanią, potem Niderlandy, potem Wielka Brytania, potem Stany Zjednoczone. I to dosłownie przepływał, jak to jest pokazane, jak przez obrót Weksli i tak dalej, to się dokonywało. Zasadniczo nie, tak, wydaje mi się, że kapitalizm nie ma, że kapitał nie ma narodowości. Nie widzę jakichś szczególnie silnych argumentów, żeby uznać inaczej. Oczywiście można prowadzić politykę, rząd jakiś może prowadzić politykę w interesie swoich własnych kapitalistów przeciwko innym kapitalistom. I to się cały czas dzieje, jak najbardziej. Również dlatego, że rządy są kontrolowane przynajmniej pośrednio przez klasy posiadające, w związku z czym są wykorzystywane jako instrumenty do tego, żeby promować te klasy posiadające z danego państwa. Ale jeżeli chodzi o zastępczą logikę systemu, to jest gigantyczny problem. Wydaje się, że prawica, żeby tutaj oddać pewną sprawiedliwość, na przykład w porównaniu z liberałami, rzeczywiście widzi problem peryferyjnego położenia Polski, ale na przykład tak jak jest to rozgrywane w relacji polsko-niemieckiej, to jest to całkowicie taka wizja, że to jest kontynuacja zaboru, że Niemcy nam to robią, bo Niemcy są Niemcami, a my jesteśmy Polakami. Prawda jest taka, że to się dzieje, oczywiście Unia Europejska jest zdominowana przez interesy niemieckie, dlatego że Niemcy są centrum akumulacji kapitału i są w stanie skonfigurować jakby ten kapitał jest w stanie skonfigurować pole gry tak, żeby było dla niego to z korzyścią, nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek przeszłością relacji tożsamościowych polsko-niemieckich. To jest ta słabość prawicy, której jakby nie jest w stanie wykorzystać dobrze tej swojej źródłowej intuicji, że kapitalizm jest niekoniecznie sprawiedliwym systemem i że my jesteśmy na peryferiach tego kapitalizmu. Miałem jedno krótkie adwokatem, ale muszę dwa zrobić po tej wypowiedzi profesora. Co do tego zamazania różnic między kapitalistami. Oczywiście ja nie głoszę bajki, że kapitalizm przynosi pełną sprawiedliwość, o czym już mówiłem. Natomiast pamiętajmy, że ta bajka stała u podstaw legitymizacji III Rzeczpospolitej, Okrągłego Stołu, elit, których kręgu wciąż się obracamy, wciąż mamy twarze z okolic Okrągłego Stołu dominujące w polskiej polityce. Więc to jest bajka ważna. Nie lekceważę by mnie, panie profesorze, w sensie socjologicznym. No właśnie, więc z tej perspektywy jest zasadnicza różnica między tym, kto jest kapitalistą i fakt, że pierwszymi kapitalistami w Polsce byli funkcjonariusze służb specjalnych,
którzy za późnego Gierka wchodzili w interesy na międzynarodowych rynkach finansowych, jest po prostu świadectwem elementarnego oszustwa, nieprawdziwości narracji, którą podawano społeczeństwu. To dla was, tak? To jest dla was, żebyście mogli uczciwie się bogacić. Oczywiście znaczna część ludzi mogła się uczciwie bogacić i wzbogaciła, no ale przywileje były rozdane w sposób jasny. Na wątek kapitału, bezzarodowości, no panie profesorze, Immanuel Wallerstein, nie prawicowy Polak, tylko tytan światowej ekonomii o mocno postmarksistowskiej proweniencji, mówił o wielokrotnie w swoich czterech tomach Modern World System, o fundamentalnej zależności rozwoju kapitalizmu i państwa. Już z tego względu wynika, że jeżeli jest państwo, a państwo jest narodowe i ono jest ramą funkcjonowania kapitału, czy jakiegoś tam segmentu światowego kapitalizmu, no to różnice polityczne mają znaczenie. A jeśli różnice polityczne mają znaczenie, to różnice tożsamościowe i ideologiczne, i językowe, i geograficzne również mają znaczenie, prawda? No, renta neokolonialna i fakt taki prosty, że jak porównać PKB i dziś całkowicie dominująca miara mierzenia rozwoju gospodarczego z zapomnianym produktem narodowym brutto, to się okazuje, że wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają niższy produkt narodowy brutto niż produkt krajowy brutto. A Niemcy, Francja, Wielka Brytania odwrotnie. To pokazuje przepływ, no ale te przepływy w mniejszych kategoriach, oczywiście centrum, peryferie, półperyferie to jest jeden porządek, a Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska to jest drugi porządek, prawda? Jedno drugiego nie wyklucza. Więc nie lekceważmy jednak tego, że narodowości kapitału, skoro nawet Jan Krzysztof Bielecki docenił tę narodowość Polaka głoszenia tezy odwrotnej. Weźmy też pod uwagę takie rzeczy jak współpraca niemieckiego wywiadu, głośno dyskutowana z koncernem Axel Springer na przykład, prawda, czy wielka debata w Wielkiej Brytanii, jak Niemcy chcieli kupić małą gazetę angielską, ogólnonarodowa debata się wiązała, nie dopuszczono do transakcji, czy etos niezwykle silny w Ameryce, prawda, własności prywatnej, rozumianej jako coś, co pełni funkcje publiczne, prawda. U nas się często bardzo przenosi retorykę własności prywatnej amerykańską, zupełnie pozbawiając ją amerykańskiego kontekstu, gdzie sprzedaż dużej firmy Chińczykom czy Rosjanom jest po prostu skandalem, tak? Jest po prostu niewyobrażalnym skandalem społecznym, bo tam jest oczywiste, że tak, własność prywatna, ale w naszym gronie. Zgoda jak nie zgoda, bo akurat u Wallensteina jest bardzo ważne rozróżnienie na gospodarkę świat i imperium świat, czyli jakby strukturę imperium świat, w której władza polityczna pokrywa się z obszarem działalności gospodarczej, a zaletą kapitalizmu jest właśnie to, że jest gospodarką światem, a nie imperium świat, czyli że żadna władza polityczna nie kontroluje całości. Gdyby kapitał miał przypisaną tożsamość narodową, to historycznie rzecz biorąc Hiszpania powinna do dzisiaj być wiodącym krajem w rozwoju gospodarczym, ponieważ był kraj, który jako pierwszy przejął złoto z kolonii i zakumulował kapitał, tylko że potem roztrwonił, to jakby te centrum akumulacji przeniosło się gdzie indziej. Ale to jest trochę dyskusja akademicka, ona jest abstrakcyjna, nie ma moim zdaniem takiego wielkiego znaczenia. Ciekawsza jest ta kwestia pierwsza, którą pan poruszył, mianowicie tego, w jaki sposób sprzedawano i w jaki sposób rozumiano też kapitalizm. Bo to, że te elity były cyniczne, czyli że wcale nie chodziło o dobro społeczne, tylko o ich pozycję i transfer pewnie i władzę, zgoda, ale to nie, to jest jedna część obrazu. One były i cyniczne, ale były też głupie. To znaczy w socjologii lat 90. Bardzo popularne było takie tłumaczenie takie klasistowskie kategorii, na Piotr Sztomka się w tym specjalizował, kompetencje cywilizacyjne, tak? Jakby polskiemu społeczeństwu brakuje kompetencji cywilizacyjnych, dlatego nie możemy się odnaleźć w tym świecie nowoczesności. Oczywiście tak się tak tłumaczono erupcje populistyczne od Stana Tymińskiego. Pierwszym polskim populistą był Stan Tymiński, później Lepe,
też, to wszystko jest kulturalizm i tak dalej. Mi się wydaje, że raczej, jeżeli już, to te elity bardzo głupio kapitalizm rozumiały. Nie bardzo wiedziały, jaka jest rola państwa, dystrybucji, skąd się w ogóle wzięło państwo dobrobytu i tak dalej. Bo też ten kapitalizm, on działał tak jak pan mówi, czyli w interesie większości społeczeństwa, ale tylko przez 3 dekady powojenne, to Piketty bardzo dobrze pokazuje, przez 3 dekady powojenne i tylko i wyłącznie w pewnym obszarze geograficznym. Tak, jeżeli kapitalizm potraktujemy jako globalny system, to on globalnie nigdy nie prowadził do ogólnej szczęśliwości czy ogólnego dobrobytu. Tyle tylko, że na skutek wydarzeń pierwszej połowy XX wieku, ewolucji pandemikowej i 2 wojen, które zrekonfigurowały porządek światowy, jest taki bardzo fajny tekst Nagiego, który on wyciąga notatki Keynesa z lektury Lenina. Tak? Keynes czytał Lenina, interesował się rewolucją październikową i mówił, są 2 możliwości, albo ucywilizujemy jakoś kapitalizm, to znaczy opanujemy te jego tendencje do produkcji biedy i niezadowolenia, albo u nas też będzie rewolucja październikowa. Tak? To miało gigantyczne znaczenie dla prowadzenia państwa dobrobytu. I nie jest przypadkiem, że w momencie, kiedy upada Związek Sowiecki jako systemowa alternatywa i już w latach 70. widać, że nie ma się czego bać, tak, była taka kitchen debate między Nixonem a Chruszczowem, gdzie Chruszczow mówił, niedługo to was wyprzedzimy, będziemy wam machać bye-bye. Tak? Nixon tak nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć, bo wtedy rzeczywiście Związek Sowiecki był potężny. I to było też to, ten sam Olestin mówi, to doprowadziło Stany Zjednoczone do rodzaju niepisanej umowy pomiędzy pracą a kapitałem. Znaczy kapitał mówi, nie będziemy was zbytnio eksploatować, ale wy nie staniecie się komunistami, tak? W związku z czym ograniczamy uzwiązkowienie i tak dalej. To wszystko się to nie była w ogóle cecha kapitalizmu, tylko to była cecha pewnej szczególnej politycznej artykulacji, która w określony sposób opanowywała podstawowe destruktywne tendencje, które w kapitalizmu się były wpisywane. I od końca lat 70., kiedy przychodzi neoliberalizm, to wszystko się wali, to widać doskonale, tak? Dzisiaj naprawdę kapitalizm nie działa w interesie całego społeczeństwa, nawet nie działa w interesie większości społeczeństwa, działa w interesie bogatych elit, to widać na wszystkich wykresach od końca lat 70. Kurczy się klasa średnia, spada udział PKB, udział płac w PKB, spada udział wydatków publicznych w PKB. W tym momencie dolne 20% społeczeństwa amerykańskiego jest mniej więcej w takiej samej pozycji jak w latach 50., a składany wzrost PKB wyniósł 300% w tym czasie, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest cecha kapitalizmu, to jest cecha pewnej konkretnej politycznej władzy, która nad kapitalizmem i nad kapitałem można sprawować i która tylko miała miejsce przez 3 dekady powojenne na skutek procesów zewnętrznych wobec samego kapitalizmu. Tego wszystkiego kompletnie polskie elity na początku lat 90. nie rozumiały. Właśnie ten neoliberalizm bardzo dobrze pojęty jest taki prosty. Tak nawet Michał Woli powiedział, że Balcerowicz nie ma żadnej teorii rozwoju, bo że wszystko z rynek zrobi. I to jest właśnie takie bardzo proste i wygodne, nic nie musimy robić, żadnej polityki prowadzić. Sprywatyzujmy, będzie rynkowe i będzie super działać. Raczej te elity nie miały kompetencji cywilizacyjnych, moim zdaniem, a nie klasy budowy. Dobrze, w związku z tym, że zostało nam 20 minut, a dyskusja trochę zaczęła wymykać się w obszary, które to niekoniecznie są bezpośrednio związane z tym przewodnim tematem panelu, to pozwolę sobie oddać głos Państwu i być może Państwo skierujecie ją wzgląd na te właściwe tory, jeśli ktoś by tutaj chciał. Tak, ja chciałem podziękować za to, co nie pojawiło się na poprzednich dyskusjach tutaj, a mianowicie poruszenia kwestii wiejskiej i chłopskiej. To znaczy, mi się wydaje, że jeśli chodzi o transformację, ja w ogóle jestem wielkim fanem pani profesor, że jeśli chodzi o okres od transformacji do teraz, to jak gdyby polska wieś, nie tylko rolnictwo, bo tu była głównie mowa o rolnictwie, ale trzeba sobie powiedzieć, że rolnictwo ma coraz mniejszą rolę w ogóle na wsi i w ogóle rolników jest coraz mniej i będzie mniej, dlatego że jak gdyby to jest tak, że idziemy w stronę tego gospodarstw wielkotowarowych i tego raczej nie da się uniknąć, jeśli nie będzie polityki państwa. Polityki państwa zupełnie nie ma, bo jedyna polityka państwa w ostatnich latach to jest ograniczenie głównej wielkości gospodarstw 300 hektarów przez tą nową ustawę o ustroju gminy. Natomiast i tak, i polska wieś skorzystała również na funduszach unijnych.
Ja też tutaj takie pytanie, trochę też do Państwa. Tutaj jest wielka dyskusja na temat tego, czy kapitalizm, jeśli kapitalizm, to jaki, jak on, jak wygląda cała, prawda, gospodarka, świat. Czemu tak mało mówimy o polskiej wsi, kiedy polska wieś tak naprawdę rośnie? Bo nie jest tak, że następuje urbanizacja, jest, mamy tutaj to odwrotnie. Na polskiej wsi, to też Pani powiedziała, mieszka 40% mieszkańców Polski. Czemu w polskiej debacie publicznej i to całej debacie, bo ja może nie wyglądam, ale, ale śledzę tę debatę od, prawie od transformacji, no ten, nie, 5 lat, ale bez problemu. Że już umiałem czytać. Natomiast czemu tak mało? Czemu tak mało w tej debacie publicznej jest polskiej wsi? Nie tylko rolnictwa, ale polskiej wsi. To myślę, że chyba jest to adresowane do mnie. Pani o tym się da, czy w ogóle? Nie, tak. Pozwolę sobie po pierwsze zwrócić uwagę, że ta ustawa o ustroju rolnym i te 300 hektarów to jest próba podtrzymania w polskim rolnictwie jednak rodzinnych gospodarstw rolnych, ponieważ w sferze wartości, bezpieczeństwo żywnościowe to jest dzisiaj także jakość żywności i to jest problem GMO, bo powiedziałabym tak, płatności i wspieranie dochodów rolniczych to jest jeden sposób utrzymywania niskich cen żywności, bo że tak powiem, koszty produkcji wiadomo i ryzyko produkcji jest wysokie. Natomiast drugim sposobem jest tak, żywność genetycznie modyfikowana, alteryzacja, tak, wielkie gospodarstwa, takie, na które rzeczywiście już nie ma wsi, nie ma rolnictwa, tylko jest ileś tysięcy hektarów i dwa razy wjeżdża traktor, raz sieje, a drugi raz moca, że tak powiem, zbiera, tak? Więc oprócz taniej żywności jest problem jakości żywności, więc to 300 hektarów mieści się w granicach maksymalnych, ale jednak gospodarstwa rodzinnego i tamtą jakość żywności można będzie zapewnić. Więc proszę na tę ustawę aż tak nie narzekać i nie wydaje mi się, żeby w polskim rolnictwie dzisiaj można było mówić, że wysokotowarowe gospodarstwa są nieuchronną przyszłością. Powiedział Pan, że wieś jest ważna. No, my mamy w tej chwili od kilku lat, o dokładnie to się pojawiło 2-3 lata po wejściu do Unii Europejskiej, mamy zmieniony kierunek migracji, to znaczy przepływy miasto-wieś, wieś-miasto. W bilansie rocznym jest 16 tysięcy więcej mieszkańców wsi. Oczywiście ja wiem, że to elity, które przenoszą się pod wielkie miasta i szukają obszarów wiejskich, no bo są na tyle dobrze wykształcone, że wiedzą, że istnieje program wspierania obszarów wiejskich unijny, a nie istnieje unijny program wspierania domów jednorodzinnych na obrzeżach miasta, które wchodzą w skład metropolii. Więc ja bym powiedziała, komfort, zresztą mamy wyraźnie kulturowo, to wynika z badań, mamy atrakcyjność wsi. I odpowiedź na pytanie, gdyby Pan mógł dowolnie wybierać, to gdzie chciałby Pan mieszkać, tak? Co trzeci mieszkaniec miasta wybrałby wieś. Wieś, ponieważ dzięki temu programowi rozwoju obszarów miejskich, to nie są płatności, tylko tak zwany drugi filar, dobra, zostawiam, to jest miejsce, w którym po wejściu do Unii Europejskiej naprawdę zaszła rewelacyjna rewolucja modernizacyjna, rozumiana jako czysto zadbanie. Ja pamiętam, jak do mnie kierowano pretensje jako do socjologa wsi na takich socjologicznych konferencjach. No dobrze, dobrze, mówisz o tych chronikach, mówisz o tej wsi. No to powiedz mi, dlaczego te gospodarstwa, mówię o latach 80., tak? Albo początek lat 90., kiedy było bardzo trudno. Dlaczego są takie zaniedbane? Dlaczego są takie brudne? Dlaczego to tak strasznie wygląda? Jak wystarczyło kilka lat po wejściu do Unii Europejskiej. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj, jeśli są jakiekolwiek środki finansowe, nadwyżki, to jest używane nie tylko do dbałości o gospodarstwo, o infrastrukturę, o modernizację taką cywilizacyjną, ale wykształcenie. Dzisiaj poziom aspiracji dzieci wiejskich, i to się radykalnie zmieniło w ostatnich latach, jest na poziomie dzieci miejskich. Tak?
Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że ja się urodziłam w Chorzowie, w rodzinie inżynierskiej i nikt w mojej rodzinie nie ma ziemi. I dlatego dodam do tego, że jeśli ja potrafię zrozumieć wspólną politykę rolną i zobaczyć, że ona jest sensowna, nie mając nic wspólnego z wsią i z rolnictwem, to każdy przeciętny Polak też jest w stanie, spróbujcie Państwo, to nie jest takie trudne. Ale wracając jeszcze do kierunku migracji, to jest tak, że dzisiaj tych byłych mieszczuków mieszkających na wsi jest 8%, 8-9%. To jest bardzo duża zmiana. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy jeszcze kilka lat po wejściu do Unii Europejskiej, tych mieszkańców wsi, których głównym lub wyłącznym źródłem utrzymania było rolnictwo, to był co czwarty. Teraz jest co piąty, co szósty, więc tak, ale to nie zmienia faktu, że rolnictwo będzie zawsze częścią gospodarki miejskiej, nie mówiąc o małych firmach przetwórczych i o agroturystyce i bardzo wielu elementach, które jakby nadbudowywane nad tym, że wieś i rolnictwo są ze sobą ściśle związane, daje źródło utrzymania, no takie specyficzne. Natomiast ja rzeczywiście mówię to bardzo poważnie, że ten powód, dla którego o wsi się nie mówi, ja te cytaty pozwoliłam sobie przeczytać, ale takich tekstów zawodowo musiałam czytać bardzo wiele. No i jeszcze niedawno były takie demograficzne prognozy, powiedziałabym bardzo politycznie umotywowane. Jeśli niech ci, którzy mają niski, nie wspierajmy rolnictwa i wsi, nie będę cytowała nazwiska profesora, bo nie lubię dokuczać ludziom, ale no, może Państwo czytaliście, nie wspierajmy, bo oni wtedy będą migrować i zmieni się elektorat i inne partie zaczną wygrywać wybory w Polsce, jeżeli wypchniemy tych, którzy przy niskich dochodach jakoś tam na wsi funkcjonują, no niekoniecznie, czyli migracja jako sposób wypchnięcia właśnie mieszkańców wsi, czy właśnie ludzi z małych gospodarstw rolnych, bo wtedy zmieni się struktura elektoratu i inaczej będą wyniki wyborów wyglądały. Więc w tym sensie jest wiele powodów, dla których wsi rolnicy są takim obszarem, no można by sięgać do ziemiaństwa oczywiście, tak, ale ja pamiętam PRL i pamiętam doskonale. Tak, wie Pan, bardzo dużo przez PRL, to prawda, nie wszystko, tylko bardzo dużo. I ja pamiętam język, w 53 roku co drugi więzień, że tak powiem, służby lepiej, siedzący w więzieniu za poglądy, to był chłop. Znaczy, nie mamy w świadomości, jak wysokim kosztem komunizm pierwszą klęskę, poważną klęskę w tej swojej ekspansji przeżył na polskiej wsi. Prywatna własność obrobiona, tylko 10 tysięcy spółdzielni produkcyjnych, po 56 roku zostaje 1600, tak? Mimo represji, mimo tego, że siedzieli po więzieniach, nie udało się w Polsce to, co komunistom się generalnie udawało wszędzie, więc chłop był nielubiany, nie klasa społeczna, tylko przedstawicielem stanu społecznego. Bo jeszcze w dodatku wierzący, tak, jeszcze tradycyjny, niepostępowy, no fatalny po prostu. To jest odpowiedź na Pana pytanie, jeśli to można tutaj powiedzieć. Dziękuję. Jeśli mówimy o wsi, kondycji, pozycji, znaczeniu wsi, to pamiętajmy, znaczy ja wiem, że w Polsce uważam, że Polska jest najważniejsza, ale nie tylko Polska wieś istnieje, jest jeszcze coś takiego jak globalne południe i europejska polityka żywnościowa rolna jest bezpośrednią przyczyną niszczenia, destrukcji rolnictwa w krajach globalnego południa, bezpośrednio odpowiada za biedę i głód w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i tak dalej. To, że Senegal woli importować ryż z Hiszpanii niż z Mali, bo to się bardziej opłaca, jest konsekwencją europejskiej polityki, wspólnej polityki rolnej. I też bym to jednak brał pod uwagę, oceniając, że nie tylko jakby się liczy to, co my dostajemy i jak wspaniale my mamy, tylko dobrze może byłoby popatrzeć w jakimś szerszym kontekście na to, że niestety to też ma negatywne konsekwencje dla wsi gdzieś innej. Nie naszej wsi, ja wiem, że może to z patriotycznego czy nacjonalistycznego punktu widzenia jest nieistotne, ale jednak bym promował taki, może Pani to nazywa, uniwersalizm wspólnoty ludzkiej, ogólnoplanetarnej. Powiedziałbym, że mówię o wsi, to też pamiętajmy o wsi poza Polską. To jeśli Pan pozwoli, powiem tak, że żywność od innych towarów kapitalistycznych, rynkowych różni się tym,
że także Europejczycy muszą ją spożywać, żeby żyć. Więc odpowiedzialność struktur państwowych, czy powiedzmy sobie unijnych, za to, żeby tę żywność produkować, mimo iż ona jest w Europie drożej produkowana, dlatego że dochody rolników muszą być porównywalne z dochodami innych mieszkańców Europy. To nie jest wystarczający powód, żeby rezygnować z rolnictwa europejskiego i ryzykować import żywności. Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym i uważamy, że to jest normalne, że pewne decyzje polityczne podejmujemy po to, żeby nie być szantażowanym brakiem energii. Czyli musimy zjeść, a kapitalizm jeden zjadł i nie może jeść. Nie, jeżeli uważamy, że polityka energetyczna ma to bezpieczeństwo energetyczne nam zapewnić, to tym bardziej polityka rolna musi bezpieczeństwo żywnościowe zapewnić, bo ja przepraszam, ale można palić świecą i jeździć furmanką od biedy, natomiast bez jedzenia odpowiedzialni za wspólnotę danego państwa ludzie, którzy zaryzykują, że tej żywności nie będzie. Czy pani uważa, że to, żebyśmy zjedli, to inni muszą podobać? No ja bym do tego się nie sprowadza. Ja panu strasznie dziękuję za to, że przeniósł mnie pan w czasy, kiedy byłam młoda i kiedy tak demagogicznie właśnie ze mną rozmawiano, żebym się jednak do tej partii zapisała. Nie, to nie jest za dużo. Jeszcze jakieś pytanie, może ktoś z tej strony? Pan? Dziękuję. Tomasz Sawczuk z bratniego, też siostrzanego tygodnika Kultura Liberalna. Ja mam takie pytanie do państwa, bo ta dyskusja jest dość pesymistyczna, transformacja zła jest właściwie przedstawiona jako zła, redaktor Radziejewski ostatnio też napisał, że Jarosław Kaczyński też zawiódł, Jan Sowa mówi, że pozycja lewicy dzisiaj jest tak trudna, że właściwie również bez jakiejś przyszłości. Ja przychodzę tutaj niemal bezpośrednio z konferencji na temat polskiego liberalizmu na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie atmosfera też nie była euforyczna. Więc pytanie, które chciałbym zadać, jest tak. Czy państwo widzą, a ewentualnie gdzie państwo widzą, jakiś materiał, czy jakieś podłoże, czy jakiś budulec do tego, żeby przeprowadzić jakiekolwiek zmiany na lepsze? Gdzie? I gdzie szukać tych? Bo to jest pytanie polityczne. To jest w pierwszej kolejności pytanie polityczne. I gdzie szukać? Gdzie szukać takich materialnych, powiedziałbym, źródeł przyszłych jakichś sukcesów czy powodów? To wygląda na to, że znowu ja przyjmuję odpowiedzi. Jeśli pan pozwoli, to bardzo się cieszę, że lewica zastanawia się, jak po podziale postkomunistycznym być lewicą bez rehabilitowania PRL-u, komunizmu i bagatelizowania szaleństwa, jakie ta ideologia prowadziła. Ponieważ jako zwolenniczka demokracji, jako systemu ograniczającego władzę, czyli blokującego niekontrolowaną władzę nad ludźmi, mam takie wrażenie, że dobrze zróżnicowane formacje polityczne, a od czasu do czasu dobrze by było, żeby się wymieniały, eksperymentując bądź z silniejszym państwem i polityką społeczną, bądź z mocniejszym rynkiem i osłabieniem państwa. Być może tak, ale najważniejsze, żeby rywalizowały. Dlaczego to jest pesymistyczne? Ja bardzo przepraszam, nie sympatyzując i może nie chciałabym jakoś heroicznie pomagać lewicowej partii wygrywać wybory w Polsce. Jeśli pan wybaczy, to chyba prawa obywatelskie mi to gwarantują, ale to nie zmienia faktu, bardzo się cieszę, ale to nie zmienia faktu, że rywalizacja elit jest czymś absolutnie pożądanym. Natomiast ja przepraszam, jednak jedną rzecz powiem. Nie mam wrażenia, że ta dyskusja jest pesymistyczna. Ja bardzo przepraszam, ale po tak koszmarnym systemie jak PRL zbudować niedoskonałą, tak położoną na peryferiach, nie dlatego położoną na peryferiach, że kapitalizm, tylko dlatego, że przez wiele lat niesuwerenną, niepodmiotową, nie prowadzącą własnej polityki ani gospodarczej, ani żadnej innej, ostatnie 250 lat, ile w tych 250 latach, kiedy w Europie państwa budowały swoją zamożność i swoje państwa, taką autonomicznym. Ja mówię o XIX i XX wieku.
tutaj pan mówi, że wcześniej byliśmy potęgą, byliśmy potęgą. Jak ja rozumiem, że pan tym samym daje do zrozumienia tutaj państwu, że ten moherowy zakapił, tak, jest przekonany, że Polska kiedyś była silna i zaraz wybuchnę tu jakimś nacjonalizmem. No proszę bardzo, możemy się zgodzić, ale ja wrócę do tych ponad. Ale ja powiedziałam, bo o sobie... Używam takiej klasistowskiej kategorii, nigdy ich nie używam. Ja wiem, ale samokrytycznie mogę coś takiego powiedzieć. Wracając do tego wątku, tak, jak się nie miało przez te ponad 200 lat państwa, miało się 19 i 20 parę, no to się jest peryferyjny. Jak elity były uformowane tak, jak były uformowane i popełniano kolosalne błędy, to było trudniej. Ale przyznam się szczerze, że ja na skalę trudności, ja nie jestem pesymistą. Znaczy ja uważam, że nie dlatego, że jesteśmy nieudolni, ta nieprawdopodobna zaniżona samoocena obywateli mojego państwa, tak, nie dlatego, że jesteśmy nieudolni, tylko że skala problemów i wychodzenie z systemu totalitarnego to po prostu jest piekielnie trudna sprawa. No i tyle. Tak, z systemu totalitarnego. Takie pytanie, dobre, trudne i rodzące pokusy fajnej psychoterapii. Powiedzmy sobie teraz coś miłego, żeby się lepiej poczuć. No, ale ja uczciwie zupełnie uważam, że żyjemy w arcyciekawych czasach i są powody i do optymizmu, i do pesymizmu. Po prostu rzeczy mogą pójść w bardzo różne strony. Oczywiście polska polityka, polskie życie publiczne w chwili obecnej uważam, że prezentuje poziom dramatyczny. Natomiast to, że następują utrgania tektoniczne ładu światowego, że coraz wyraźniej on się przemodelowuje, że jest perspektywa nowego ładu światowego, konflikt amerykański, chiński status quo coraz bardziej rozsadza, to co się dzieje z Rosją, oczywiście jest tego refleksem i wiele innych rzeczy. To jest jednocześnie szansa i zagrożenie dla Polski. Tak? To jest sytuacja, w której jak się ład zmienia, jak się luzuje gorset reguł pilnujących globalnej hierarchii, no to niektórzy mogą awansować, inni mogą spaść, prawda? Dlaczego Polska nie miałaby w tej sytuacji awansować? Myślę, że Polska ma bardzo duże szanse związane ze zmianami, które nadchodzą, które się wiążą też z tym, że bardzo dużą rolę przypisują nam ze względów czysto geopolitycznych i geoekonomicznych Chińczycy, tak? Którzy chcą reaktywować na wielką skalę, to pierwszy taki projekt chyba w historii świata, ale się orientuje, świadomej zmiany tak dalekiej terms of trade, tak? Znaczy, zmiany dominującego żywiołu z handlu morskiego na lądowy. No więc bardzo szlak jest tego materializacją. Tak? I w nim Polska jest bardzo ważna. Ze względów geograficznych, najkrótsze trasy, optymalne miejsce rozgałęzienia korytarzy transportowych, a co za tym idzie potężna akumulacja kapitału. W tym sensie, a propos ulubionej tezy profesora Sowy, to jest szansa na powrót do wczesnych czasów jagiellońskich, kiedy handel lądowy był centrum światowego systemu, jeśli można wtedy w ogóle mówić o systemie świecie, może nie, znaczy równoległych systemach świata, ale handel lądowy był wówczas co najmniej konkurencyjny wobec polskiego, prawdopodobnie tańszy, tak? Ze względu na różnice technologiczne, które potem się odwróciły. Więc no tak czy siak, to jest ogromna szansa dla Polski, która krajem rasowym krajem morskim nigdy nie będzie ze względu na małe łódki Bałtyk, który ma. No chyba, że jakieś nowe międzymorze nastąpi, dostanie dostęp do Atlantyku, uzyskamy albo do Pacyfiku. Ale rozmawiając poważnie. Te wszystkie zmiany są szansą dla ambitnych, aktywnych graczy i gdyby Polska taką politykę prowadziła, to byłaby nadzieja. Oczywiście problem polega na tym, że mamy dramatycznie słabą elitę polityczną, elementarną po wszystkich stronach, nie dorastającą do skali wyzwań, które są. Więc a propos pesymizmu i optymizmu, to jest oczywiście asumpt do pesymizmu, ale nie tylko, bo historia się zwykle dzieje sinusoidalnie, prawda? Znaczy, po kryzysie następuje odbicie, po boomie następuje kryzys.
Więc patrząc na to, jak coraz więcej ludzi reaguje na ten poziom demagogii, pustej, czczej demagogii, która organizuje polską debatę publiczną, no, można oczekiwać jakiejś nowej jakości za jakiś czas. Tak? To takie trochę modliste i może chcieńskie, ale myślę, że rośnie popyt na alternatywę. Pytanie, czy znajdą się elity zdolne ją wygenerować. Moim zdaniem dzisiaj nie ma szansy na sensowne alternatywy polityczne, ale jest dobry czas na pracę organiczną, na budowanie wiedzy. Uważam, że wiedza jest czymś, co może zmieniać rzeczywistość i co jest bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Żyjemy w czasach wielkiej konfuzji. Tak? Znaczy, mamy nową rzeczywistość społeczną, którą próbujemy opisywać co do zasady jakimiś kategoriami z połowy mniej więcej XX wieku. I to poprawia prawie wszystkie opcje polityczne i ideologiczne to robią. Więc co warto robić, to budować wiedzę, tworzyć wiedzę, próbować oddziaływać przez nią na rzeczywistość, prowadzić pracę organiczną w nadziei, że to jakoś będzie cygiełka do lepszej polityki za jakiś czas. Tak? Na tyle optymizmu jestem w stanie się zająć. A, może jeszcze jedno. Aktywizacja ludzi dotychczas ukrytych lub nieaktywnych, jeśli chodzi o działalność publiczną. Tak? Mówimy o tej klasie średniej, nie chcę, żeby to wyszło do mojej obsesji, ale to jest naprawdę bardzo ważne systemowo. No, widzę coraz więcej osób, które chcą się angażować publicznie. Tak? Nie głosowały, zaczynają głosować. Nie należały, zaczynają gdzieś tam należeć. Zakładają organizacje pozarządowe, różni 40-letni prawnicy, którzy a propos państwa tutaj ulubionego tematu, na zarabianie już pieniędzy, już nie chcą zarabiać pieniędzy, tylko chcą coś zrobić, co będzie zapamiętane. Tak? Są tacy kapitaliści, jest ich coraz więcej. Więc to jest ciągle stanowczo za mało, klasa średnia jest słaba, skonfliktowana wewnętrznie, słabo myśli w kategoriach własnego interesu, ale też często żywi taką bardzo złą klasową zawiść, pogardę, nienawiść, jak cytata, które pani doktor przytaczała. Ale jej coraz rosnąca aktywizacja jest moim zdaniem dużą nadzieją, tylko to musi osiągnąć masę krytyczną. W takim razie ja proponuję, żeby tym optymistycznym akcentem, że jest nadzieja, jednak zakończyć dzisiejsze dyskusje, nie tylko dzisiejszą tą dyskusję, ale i dzisiejszy dzień dyskusji. Bardzo dziękuję Państwu za udział w panelu.